Sejmiku Wojewódzkiego Annę Janosz. Witam mieszkańców naszego miasta, przedstawicieli radia, prasy i telewizji. I tak jak wcześniej Państwu już wspominałem, mamy dzisiaj sesję nadal 18, kolejne posiedzenie. Wznawiam posiedzenie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż na sali obecnych jest 22 radnych, czyli wystarczająca ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Czyli formalności stało się zadość. I Szanowni Państwo, także przypominam Państwu, że jesteśmy obecnie w punkcie. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 została tylko zawieszona, nie została, materiał nie został do końca już jeszcze omówiony. W związku z powyższym wznawiam dyskusję nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok. Oddaję głos Panu Prezydentowi. Bardzo proszę. Na poprzedniej pierwszej części posiedzenia Rady Miasta zaproponowałem przeniesienie tych punktów na dzień dzisiejszy z trzech powodów. Pierwsze to były sprawy Rady Społecznej, czyli uwagi Rady Społecznej, która ma obowiązek odnieść się do protokołu kontrolnego oraz uwagi Rady Społecznej związane, opinia Rady Społecznej związana z moim wnioskiem o odwołanie pana dyrektora. To po pierwsze. Po drugie, zgodnie z rozporządzeniem pan dyrektor miał 7 dni na ustosunkowanie się do protokołu kontrolnego Rady i ustosunkował się w ostatnim wczoraj dniu. I po trzecie, na dodatkowe informacje od pana marszałka. Informuję jak w poszczególnych punktach. Rada Społeczna spotkała się na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym. Oprócz tych porządków, jaki jest zwyczajowo, czyli zgodę na zakupy sprzętu niezbędnego do bieżącej działalności szpitala, odniosła się do protokołu Komisji Kontrolnej. Rada w całości zaaprobowała ten protokół. Przyjęła ten protokół bez uwag. Rada również pozytywnie zaopiniowała mój wniosek o opinię o odwołanie pana dyrektora w głosowaniu tajnym. Jeżeli chodzi o uwagi pana dyrektora do protokołu Komisji Kontrolnej, to one niczego nowego nie wnoszą i ja tych uwag nie przyjmuję. Jeżeli chodzi o informacje od pana marszałka, to pan marszałek rozpocznie procedurę przyjęcia jako organ prowadzący naszego szpitala. Czyli tak jak do tej pory są szpitale marszałkowskie, tak się nazywają, umowy marszałkowskie, czyli marszałkowskie to są te, których organem założycielskim jest pan marszałek i rozpocznie procedurę przejęcia szpitala jako organ prowadzący. Ponadto pan marszałek rozpoczyna już te przygotowania w najbliższą środę, gdzie spotykam się od samego rana i z panem marszałkiem i z panem wojewodą w tej sprawie. To takie uwagi moje, które byłem Państwu winien z poprzedniej pierwszej części, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Sytuacja rzeczywiście jest nowa, choć chyba że spodziewałem się czegoś więcej. Ponieważ okazuje się, że mamy został odwołany dyrektor szpitala i że mamy zapewnienie, ale jak rozumiem na razie po ósme. Szkoda, że pan marszałek nie złożył choćby najkrótszej, najbardziej lakonicznej, pisemnej deklaracji, że gotowy jest przejąć i jako szpital marszałkowski szpital w Grudziądzu. Ja zbyt dużo słyszałem o tym szpitalu i zbyt wiele zapewnień w ciągu ostatnich lat padło, żebym mógł poważnie taką deklarację przyjąć. To nie jest bombonierka, tylko to jest szpital z 500 milionowym długiem. Tego nie bierze się na barki w ciągu 10 minut, więc ja bym jednak oczekiwał, że
taką deklarację pisemną, zobowiązującą w jakiejś formie, bardzo szybko otrzymamy. To jest jedna rzecz. Natomiast kolejna, no, że skoro taka deklaracja, choćby ustna, której mówię, której nie dowierzam, bo zakładam, że pan marszałek jest poważnym człowiekiem i takie kroki jak wzięcie szpitala z takim zadłużeniem rozważa bardzo starannie, to tym bardziej uważam, że w tej sytuacji pokrywanie straty szpitala poprzez przyjęcie tej uchwały jest tym bardziej nieuzasadnione. Zaraz jeszcze powiem dlaczego. Ponieważ nie wiem, czy państwo, śledzicie to, ponieważ dzisiaj bardzo interesujące wystąpienie rano miał pan minister zdrowia. Pan minister Radziwiłł zapowiedział pilną, jako już rzecz, która się dokona na dowodę, realizację jednego z punktów programu Prawa i Sprawiedliwości, mianowicie zmianę zapisu paragrafu 59 ustawy o zakładach lecznictwa, no tak się to nazywa, jeżeli będzie cytuję. I to w jakim kierunku? Mianowicie wyeliminowania, skreślenia punktu, który mówi o obowiązkowej komercjalizacji w przypadku niepokrycia strat. To z jednej strony może oznaczać dobre rozwiązanie, ale może też oznaczać złe, ponieważ ten zapis dotychczas obowiązującej ustawie, on był też tego rodzaju deską ratunkową w sytuacji, jeżeli dochodzi do absolutnego krachu, to znaczy, że szpital, miasto są w sytuacji bankruta i wtedy komercjalizacja w myśl poprzedniego ustawodawcy miała być formą takiej możliwej ucieczki spod gilotyny. Nie wiem, w jakim kierunku pójdzie ta, idą te prace, bo tam te zapisy dotyczące, pozostałe zapisy paragrafu 50, artykułu 59 pozostaną niezmienne i w związku z tym, no, wydaje mi się, powinniśmy poczekać na to, co będzie z nim wynikało, to znaczy, co się stanie, jeżeli miasto, jako organ prowadzący takiej decyzji nie podejmie, czyli nie pokryje straty szpitala. Natomiast, proszę państwa, chciałbym się w kilku słowach odnieść do tej takiej, no, najbardziej bulwersującej sprawy, jaką jest odwołanie dyrektora. Ja powiem szczerze, jestem trochę rozczarowany tą decyzją z jednego względu. Ona nosi dla mnie cechy nie tyle elementu jakiejś przemyślanej strategii dotyczącej przyszłości szpitala, że ktoś rozumie, co się stało i chce z tej sytuacji miasto i szpital wyprowadzić, a raczej ma cechy jakiejś takiej paniki, panicznego zachowania. Myślę, że to nie jest dobry krok, aby w takiej sytuacji zaczynać od odwołania dyrektora. Być może gdzieś w postępowaniu czy w realizacji planu wyprowadzania miasta z tej pułapki, z tego, co się stało, być może również zmiana dyrektora szpitala byłaby uzasadniona, ale nie czarujmy się i nie wierzmy w to, że odwołanie szpitala to jest lekarstwo na dyrektora szpitala, to jest lekarstwo na cokolwiek. Proszę państwa, nie jest. Nie jest lekarstwem i zaraz postaram się państwu powiedzieć dlaczego. I po prostu problem w tym, że w którymś momencie dzisiaj, tutaj w artykule, który przeczytałem, dyrektor mówi coś takiego, że zawsze przyświecały mi dwa cele, dobro pacjentów i dobro szpitala. I ja z tym bym się gotowy zgodzić. Tu wiele razy padało, jaki to prawda mamy wspaniały szpital, jak dobrze wyposażony, jakie są warunki, lepsze niż gdzie indziej, prawda, i tak dalej. I nie ukrywam, że sam będąc kiedyś prezydentem tego miasta, zawsze chciałem mieć dyrektora, którego celem będzie dobro szpitala i dobro pacjentów. Takim dyrektorem uważam był dyrektor Nowak. Współpracowaliśmy wiele lat, bardzo go ceniłem jako chirurga. Uważam, że był oddał ogromne usługi samorządowi gruziąckiemu, kiedy kierował pierwszą radą miejską jako przewodniczący, kiedy kładliśmy właśnie podwaliny samorządności.
i uważam, że był też dobrym i sprawnym dyrektorem szpitala, tylko że ten układ ma jeszcze trzeci element. To znaczy, zadaniem dyrektora, ja nie dziwię się dyrektorowi, że chciał mieć szpital najnowocześniejszy, największy, najlepiej wyposażony, prawda, i tak dalej. Ale zawsze to układa, że ma trzecią drogę i to są pieniądze. I w tym wszystkim jest ktoś, kto odpowiada za to, aby wizje czy dążenia dyrektorów szpitali, którzy dążą do bardzo dobrego, posiadania bardzo dobrego szpitala i najwyższego poziomu obsługi, no, konfrontować z pieniędzmi. Kto ma zapewnić finansowanie, kto ma policzyć, co się opłaca, a co niestety jest, nas przerasta. I myślę, że tego elementu zabrakło. Ale proszę Państwa, to co wiele razy podkreślałem, problemem, z którym mamy do czynienia, nie jest dyrektor Marynowy. W tym mieście stało się coś innego. W tym mieście stało się coś innego. Ja nie zapomnę, że kiedy w 2006 roku, kiedy już było widać końcówkę szpitala, bo zabiegaliśmy wtedy o pieniądze na jego dokończenie, że to przypomnę, że to są pieniądze, które przyznał jeszcze w tej dwuletniej kadencji rząd PiS-u. Już wtedy z wszelkich kalkulacji wynikało, że nie ma w tym mieście rynku dla szpitala takich rozmiarów. Po co? Po to, żebyśmy wybudowali szpital, który będzie w stanie się utrzymać. I takie analizy wtedy były prowadzone. I co stało się później? Później stało się to, że jakby przestaną zupełnie liczyć się z rachunkiem ekonomicznym. Szpital rósł, puchł, że tak powiem, w szwan, dopóki były pieniądze rządowe, to właściwie wszystko było ok. Była radosna twórczość. Potem były banki, które jeszcze były chętne, żeby udzielać kredytów. Potem znajdowano inne środki, takie chociażby jak finansowanie za pośrednictwem GIM-u, prawda, przez Siemensa i tak dalej. Potem były rosnące długi, potem były lichwiarskie kredyty w parabankowych inwestycjach, instytucjach i wreszcie mamy to, co mamy. I proszę Państwa, jeżeli ktoś sądzi, że odwołanie dyrektora szpitala cokolwiek w tej kwestii rozwiązuje, to się myli. Ja z pewnym zdziwieniem słucham pana prezydenta, który mówi trochę tak, jakby chciał nam powiedzieć, że w zasadzie ten szpital to się wybudował bez jego wiedzy i zgody. Bez pytania o zdanie. Nie wiedziałem, że coś takiego się buduje i że koszty tego są takie rujnujące. Nie wiedziałem. Bo przecież tego chyba sobie wmówić nie mam. Co więcej, ja z pewnym zdziwieniem, nie ukrywam, słucham też często wypowiedzi radnych w tej radzie. Słuchałem wypowiedzi radnych w poprzedniej kadencji. Z dużym zdziwieniem słucham wypowiedzi Rady Społecznej Szpitala. Ja prowadząc tę kontrolę, jednym z elementów było przejrzenie protokołów Rady Społecznej Szpitala. Czym się ta Rada zajmowała? O czym dyskutowała? Jakie podejmowała decyzje? Bo przecież to nie jest organ honorowy, prawda, gdzie zasiada się tam za zasługi. To jest organ, który ma bardzo konkretne zadania. I powiem szczerze, że byłem tymi protokołami zdruzgotany, ponieważ w momencie, kiedy szpital tonął, kiedy już sytuacja była dla każdego, wydawałoby się oczywista, to w protokołach Rady Społecznej Szpitala nie ma na ten temat ani śladu. Tam są jakieś rozmowy o pojedynczej aparaturze kupowanej, prawda, i tak dalej. I dzisiaj wszyscy nagle obudzili się w takiej sytuacji. To wczoraj. I próba, ja nie chcę bronić tutaj doktora Nowaka, myślę, że on ma również swój udział w tym wszystkim, ale uważam,
że to nie na nic spoczywa najwyższa, największa wina. On robił to, co, o czym tu mówi. Chciał budować szpital dla dobra pacjentów. Myślał o dobru szpitala i o dobru pacjentów. A kto inny powinien pomyśleć o pieniądzach, o kosztach i o tym, jakie to będzie miało konsekwencje dla miasta. Ponieważ tu w tej dzisiejszej wypowiedzi, panie prezydencie, mówi pan, że szpital jest samodzielną jednostką, prawda? To nie do końca jest prawda, bo z tego by wynikało, że pan nie miał świadomości, jak bardzo szpital zagraża miastu. Co się stanie z miastem, jeżeli doprowadzimy szpital do tej sytuacji, w jakiej się właśnie znalazł. I nie spodziewałem się co prawda cudów po tej sesji w środę, ale powiem szczerze, że jestem głęboko rozczarowany tym, co dzisiaj usłyszałem. Z tego powodu tylko jeden. Nadal nie ma żadnego programu, żadnego pomysłu na wyjście z tej sytuacji. Nie wiadomo, jak uratować miasto przed bankructwem. Nie wiadomo, jak zaradzić tej sytuacji szpitala, w jakiej się znalazł szpital. I jedyne, co się stało, to w tej dramatycznej sytuacji odwołano dyrektora i dzisiaj mamy szpital w ogromnych kłopotach z jakąś tymczasową formą zarządu. To nie jest profesjonalne podejście do problemu. Naprawdę po tych decyzjach wydaje mi się jeszcze o przyszłości szpitala i miasta jeszcze bardziej czarno niż myślałem w ostatnich środkach. Dziękuję panu radnemu. Wysoka Rado, ja jeszcze chciałbym się odnieść na chwileczkę do projektu uchwały, a więc o zmianach w budżecie. Znaczy, właściwie dopytać, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że w momencie, kiedy pokryjemy szacunkową stratę szpitala za rok 2015 plus to, co będzie po bilansie finansowym, bo prawdopodobnie strata będzie za rok 2015 większa niż ją oszacowaliśmy, a my tutaj podejmujemy różnego rodzaju działania, czy pan prezydent podjął różnego rodzaju działania zmierzające do tego, żeby zmniejszyć pewne wydatki. I mnie bardzo mocno tutaj niepokoi, panie prezydencie, zmniejszenie, a wydaje mi się, że chyba jest to jest likwidacja rezerwy celowej na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Grudziądz w kwocie 6,5 miliona złotych. Ja, panie prezydencie, w związku z tym, że pewne jeszcze wydatki się pojawią, jeżeli chodzi o pokrycie straty szpitala za 2015, chciałbym się spytać, skąd pan weźmie w przyszłości, w tym roku budżetowym, pieniądze na ten cel? Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, bardzo proszę. Prowadzone od 1 stycznia. W rezerwie mieliśmy 7 milionów celowych na to, co pan wspomniał. Chciałbym 6,5 miliona zdjąć z tej rezerwy i w trakcie roku uzupełnić dochodami, które wpłyną do budżetu, chociażby ze zwiększonych dofinansowania na projekty unijne, które są już zamknięte w ciągu roku. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Ktoś jeszcze z państwa? Pan radny. Sprawa, którą chciałbym skierować do pana prezydenta, dotyczy także pewnego zapisu, a mianowicie zwiększenia dochodów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 1 000 000 zł. Z tego, co się dowiedziałem wstępnie, państwo zakładacie taki wzrost ponad to, co zostało ustalone według decyzji i tak dalej, z tytułu tak zwanego procederu, intensyfikacji poboru podatku. Co to jest intensyfikacja poboru podatku w aspekcie działalności Urzędu Miejskiego w Grudziądzu? Ta intensyfikacja to są odwiedziny dzisiaj u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Grudziądzu i udowadnianie im, że mają inne jeszcze elementy zakładu pracy, które nie są uwzględnione w opodatkowaniu. Jeden z przykładów zeszłorocznych,
Można go podać, oczywiście danych osobowych nie podam, było potraktowanie rzemieślnika prowadzącego warsztat samochodowy, który na powierzchni stu kilkudziesięciu metrów świadczy usługi. Podejrzewam około 180 metrów ma w sumie. Państwo doskonale wiecie, jaki poziom wysokości podatków jest dla tego typu warsztatów. To jest prawie 22 zł, panie prezydencie, za metr chyba, tak? Także bardzo dość duży podatek. Metry kwadratowe robią swoje. No i oczywiście w ramach tej intensyfikacji ubiegłorocznej, ona będzie obowiązywała, przypominam, w tym roku także, urzędnicy odwiedzający tego rzemieślnika stwierdzili, że pan prowadzący zakład ma przecież jeszcze strych nad tym zakładem. A co pan ma na tym strychu? No ma tam różne czyściwa, szmaty, zbędne przedmioty. No oczywiście to jest także przecież zakłady pracy. No i co się stało? Z automatu podatek prawie że został podwojony. Oczywiście jakie rodzi to konsekwencje, państwo doskonale sobie zdajecie sprawę, bo dokłada się za nowo wybudowane ogrodzenia, za grunty wybetonowane. Teoretycznie to można by postawić taką tezę, że rzemieślnicy powinni dzisiaj nic nie robić. W zasadzie te zakłady nie powinny być ani ogrodzone, ani nie powinny mieć podłoża utwardzonego, bo za to wszystko jest dodatkowy podatek. A dodatkowy podatek to wzrost cen usług. Czyli możemy zakładać, że ta intensyfikacja, ten proceder skierowany kieszeń podatnika będzie powodował w konsekwencji w przyszłości być może zamykanie warsztatów, które i tak na granicy pewnie dzisiaj żyją. Po prostu koszty są dość duże, utrzymania, już nie mówię o kosztach ZUS-u i tak dalej. Dlatego, panie prezydencie, z tego też względu, w tym aspekcie, już pomijam to, że pan chce zabrać pieniądze z wielu punktów, które są też bardzo bolesne, już nie mówię o opiece społecznej, o dodatkach mieszkaniowych, o zasiłkach, które też będą niestety, ale restrykcyjnie powiększone. Tak nie należy postępować w tym mieście, bo kontrola podmiotów gospodarczych, a dokładnie kontrola deklaracji podatkowych, to nie jest żaden proceder, tylko to jest obowiązek samorządu, coroczny obowiązek Wydziału Finansowego jednej z komórek. I komórka się musi kierować określonymi przepisami przy kontroli. Kontrolowana osoba może się nie zgodzić z wynikiem kontroli i odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego, co jest od czasu do czasu czynione. Także to nie jest, tak jak pan mówi, czekanie na jakieś podmioty gospodarcze, klęskę mają ponieść, likwidację zakładów pracy. Jest to porządkowanie sytuacji formalno-prawnej podległych podmiotach gospodarczych, podległych pod kontrolę. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy, z takimi stwierdzeniami, jak pan tutaj wygłosił, absolutnie się nie zgadza. Dziękuję bardzo. Pan bo ja uważam, że odwołanie dyrektora Marka Nowaka w tej sytuacji było konieczne. Otóż wydaje mi się, że menedżera powinna cechować wiarygodność wobec osób, z którymi współpracuje i powinien to być człowiek odpowiedzialny. Wydaje mi się, że to, co pan dyrektor mówił choćby ostatnio na posiedzeniu Komisji Budżetu, miało znamiona braku odpowiedzialności, bo ten kolejny dług, który pan dyrektor proponował, to miało znamiona właśnie braku odpowiedzialności. I w tym, co pan dyrektor mówił, w moich oczach też tracił już zupełnie wiarygodność, bo wydaje mi się, że raczej mijał się z prawdą w swoich komunikatach. Dlatego myślę, że żeby odzyskać kontrolę nad tym, co się dzieje ze szpitalem, jednym z koniecznych kroków było właśnie odwołanie pana dyrektora. Godziące. Proszę państwa, przez naprawianie budżetu szpitala, który wynosi, no to podliczę kwotę 57 milionów złotych. Chodzi mi o rok 2014, 2015 i cały. To pomnożone przez wskaźnik 5,66, bo dofinansowanie można uzyskać na projekty unijne razy tą kwotę, to daje przeszło 300 milionów złotych. Proszę państwa, co można zrobić za 300 milionów złotych w perspektywie unijnej 2014, 2020
Tak jakbyśmy te 300 milionów rzucili w błoto, nie ma, bo mamy inne zobowiązania i nie możemy mieć marzeń. My, grudziądzanie, nie możemy mieć marzeń. Co można za tą sumę zrobić? Proszę Państwa, 4 miliony, trochę mniej, kosztuje na przykład gruntowny remont, modernizacja ulicy Kalinkowej. Czyli takich ulic można by zrobić 275 za te pieniądze, za te 300 milionów. To jest obraz pieniędzy, które nam uciekają. Marzenia, które nam uciekają. Dziękuję. Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, po pierwsze, nawiązując do wypowiedzi Pana Prezydenta, chciałbym apelować o to, abyśmy na nadzwyczajnej sesji WAT, jak najszybciej, kiedy tylko będzie możliwe, podjęli uchwałę o intencji wniesienia szpitala do Pana Marszałka. O to apeluję, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, żeby taką sesję zwołać. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to pan radny Andrzej Wiśniewski był łaskaw powiedzieć, że faktycznie pan dyrektor Marek Nowak, którego darzę ogromnym szacunkiem, zawsze miał dobre pacjenta i dobre szpitala na pierwszym miejscu. Zgadzam się. Przypomnę Państwu uchwałę z 2011 roku, którą podjęliśmy na tej sesji, na tej sali jednogłośnie o powołaniu gruzińskich inwestycji medycznych i powierzeniu szpitalowi poprzez naszą spółkę miejską zbudowanie nowych obiektów, które zostały zbudowane, które przyczyniły się do wzrostu zadłużenia szpitala drastycznego, inwestycji w wysokości 308 milionów złotych łącznie. To są budynki wraz z wyposażeniem, które są od psychiatrii przez onkologię, kardiochirurgię, aptekę szpitalną. O tym wspomniał pan wiceprzewodniczący. Tak, dzisiaj decydujemy o tym, czy za 2014 i 2015 rok pokrywamy straty szpitala w wysokości łącznie 53 milionów złotych. Za to mamy tak, inwestycje w wysokości 308 milionów, bo dotychczas, do grudnia zeszłego roku, proszę, zapłaciliśmy za tą inwestycję jako miasto złotówki. Tak, ona była zbudowana na kredyt. Tak, to jest jakiś grzech pierworodny, który Rada Miejska przyczyniła się do tego grzechu, że mamy to ogromne zadłużenie, bo podjęliśmy decyzję o powołaniu GIM-u bez wglądu w to, że jest jakaś gwarancja finansowania zewnętrznego na tę inwestycję. Wszystko było na kredyt. Uwierzyliśmy w deklarację pana dyrektora, że te środki pozyska z innych rządowych czy marszałkowskich źródeł. Nie udało się w 100%. Jedyne środki, jakie wpłynęły na tę inwestycję, to było, przypomnę Państwu, mówiliśmy już o tym wielokrotnie, 19 milionów złotych refundacji na budowę pierwszego i drugiego oddziału psychiatrycznego. Natomiast ze zdziwieniem wielkim przyjmuję zdziwienie pana Andrzeja Wiśniewskiego o odwołaniu pana dyrektora, bo jeszcze we wtorek sam pan sugerował konieczne zmiany personalne w szpitalu po wystąpieniu pana dyrektora. Dziękuję bardzo. Faktycznie potrzebują też sprawy drastycznie wystawiane, ale Rada Miejska w poprzedniej kadencji też nie jest bez winy w tym wszystkim. I właśnie ten przypadek, kiedy nagle podjęliście wtedy decyzję o kredycie za 150 milionów, nie zadając wszystkich koniecznych pytań, nie domagając się wszelkich wyjaśnień, nie domagając się kalkulacji, podejmując decyzję o wniesieniu majątku do GIM-u bez pytania o to, jakie jest przeznaczenie tego majątku i co się z tym stanie na przykład, to nie było dobre i z taką praktyką warto byłoby kiedyś skończyć. Ale przynajmniej to, że mam świadomość, że tak, Rada Miejska też ma tutaj w tym swój udział. Natomiast no, zupełnym nieporozumieniem jest to, ponieważ o czym Pan mówił na końcu, ja zresztą w swojej wypowiedzi nadal mówiłem, że zmiana osoby kierującej szpitalem prawdopodobnie byłaby uzasadniona i sam taką możliwość sugerowałem w swoich wnioskach, w tym protokole, który został tutaj zamieszczony, ale tylko jako element całościowego pomysłu ratunkowego dla miasta i dla szpitala, natomiast nie jako gwałtowny, nieprzemyślany, paniczny ruch w panice, w którą wpadliście. To o to chodzi. Tylko dlatego, ja nikogo nie bronię, broń Boże i tak dalej. Natomiast mówiąc o tym, o czym mówi pan radny Burlik, że pan dyrektor szpitala jest dla niego niewiarygodny. No, pan dyrektor szpitala bardzo różne rzeczy i bardzo dziwne opowiada od bardzo dawna. Ja
tu na tej sali od roku apeluję o to, żeby nie dawać wiary w tym, żebyście nie dawali wiary w to, co wam mówi, ale dotąd było to jak w ścianę, jako ścianę wszyscy byli głusi, wszyscy słuchali tego, co mówił dyrektor szpitala. I nawet teraz stracił wiarygodność. Ale proszę Państwa, ja jeszcze raz powtarzam, za pieniądze, również te szpitale, odpowiada w zdecydowanie większym stopniu prezydent Grudziądza. I to jego zapewnienia jak powodowały, że podejmowaliście takie decyzje, a nie inne. To on nadzorował działalność dyrektora szpitala i to on ponosi za to odpowiedzialność. I jak Państwo oceniacie wiarygodność prezydenta Grudziądza w kontekście tego, co się w ostatnich latach stało i do jakiej sytuacji szpital i miasto zostały doprowadzone. I ja oczywiście wiem, że choćby tu nie wiadomo, co powiedział, jak apelował, jak zaklinał, to wy i tak podejmiecie, Państwo i tak podejmiecie taką decyzję, z jaką tutaj przyszliście, ale może bym apelował, żeby wykazać się taką odrobinę troski o to, żeby mieć poczucie takiego czego, że jednak podejmiecie decyzję, o której coś jednak wiecie więcej. I proponowałbym, czy nie można by na przykład zażyczyć sobie, żeby pan marszałek tą informację przekazał przez pana prezydenta. No, nie, osobiście przyjechał, nawet nie, chociaż można by zrobić przerwę i dla tak ważnej sprawy marszałek mógłby przyjechać z tego dnia do nas. Ale jakby może chociaż telefonicznie potwierdził, że tak, jest gotowy przejąć Grudziądzki Szpital z 500 000 długiem. Wtedy myślę, nawet podejmując tę decyzję, która jest zła, niezależnie od wszystkiego, 500 000 000, która jest tak zła, ale myślę, że mając taką przynajmniej informację, zasypialibyście dzisiaj troszeczkę ze spokojniejszym. Dziękuję bardzo. Pan radny Prado. Ja wysłuchując tutaj uważnie wypowiedzi radnego Andrzeja Wiśniewskiego, dochodzę do wniosku, że problem ze szpitalem, z inwestycjami szpitalnymi, powiedzmy z tym, co dzisiaj ma miejsce, zaczęło się w zasadzie w momencie od powołania spółki Grudziąckie Inwestycje Medyczne, która później zaciągnęła kredyt w wysokości 150 milionów złotych, a do spłaty z różnych tutaj informacji, które radni otrzymali, będzie 273 miliony złotych, tak? Ja chciałbym się posłużyć, nie będę cytował, kto to mówił, ale jest to protokół z 29 czerwca 2011 roku, w momencie, kiedy Grudziąckie Inwestycje Medyczne były powoływane, i zacytuję dwóch radnych, tak? Z jednej i z drugiej strony. Chylę czoła, że w samorządzie, bo to jest rzadko spotykane, wprowadza się skuteczne metody, które z powodzeniem sprawdzają się w biznesie prywatnym, ale też na szczeblach administracji publicznej, przy takich inwestycjach jak budowa dróg, czy jak rozbudowa szpitali. To jest jedna wypowiedź jednego klubu. Druga. Ja wczoraj na komisji już powiedziałem, że ze strony Rady dla Szpitala i Służby Zdrowia było zielone światło i również w tym przypadku, kiedy mamy szansę na rozwój szpitala, na powstanie nowych obiektów, w imieniu klubu udzielamy poparcie tej uchwały. Także jedna i druga strona, także w tamtej kadencji zasiadali radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Także przynajmniej tutaj jeden z radnych poparł tą uchwałę, bo o ile dobrze pamiętam, to było tutaj chyba 20 radnych na tym posiedzeniu sesji, czyli kompletu nie było, ale mówił, że nie pozostaje nic innego, jak udzielić kredytu zaufania i mieć nadzieję, że się nie rozczaruje. No niestety się rozczarowaliśmy o tym w tamtej kadencji. Moi koledzy i koleżanki mówili bardzo często. No niestety stało się tak, jak stało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest pan prezydent Sikora, pan prezydent Ślusarski. Bardzo proszę pana radnego Michała Czerwa. Słyszałem, szanowni państwo radni, tak, ja cieszę się, że zdecydował pan fragment tego protokołu. Przypomnę, że ta decyzja o powołaniu GIM-u zapadła jednomyślnie. Tak, 100% rady głosował za. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, pan radny Andrzej Wiśniewski był łaskaw wspomnieć o działce, którą wnieśliśmy, aportem do Grudziąckich Inwestycji Medycznych. Ja pamiętam tę działkę, ona była prezentowana, pani prezes Beata Przybylska, przyszła prezes tej spółki,
informowała, pokazywała, to był teren jeszcze wtedy zalesiony, jełonki, nieużytki i wprost tak było powiedziane, że ta działka, niezabudowana wówczas, wejdzie jako zabezpieczenie pożyczki zaciąganej na rzecz budowy właśnie nowych oddziałów szpitala. Więc my dokładnie byliśmy poinformowani. Bardzo proszę przeczytać ten protokół. Tam jest wszystko w tym protokole napisane. Dziękuję bardzo. Pan na tej działce założono 300 milionową hipotekę. Pan radny Kosiński, pan radny Szymański i pan prezydent. Proszę bardzo o spokój. Bardzo proszę pan radny Kosiński. Druga wypowiedź. Panie radny Wiśniewski, ja bardzo proszę. Pan radny Kosiński gdzieś wypowiada. Panie przewodniczący, szanowni radni, na wstępie także bardzo, tak to można powiedzieć, że pierwszą ofiarę dostał dyrektor NOA w tej sytuacji, ale przyczyna została, szanowni państwo, bardzo precyzyjnie zdiagnozowana. Przyczyna została zdiagnozowana gdzie? Nie przez radę. Nie przez pana prezydenta, ale przyczyna została zdiagnozowana w protokołach. W protokołach Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli. Tych protokołów już trochę jest. Jaka ta sentencja jest najważniejsza? Ta najważniejsza sentencja, która mówi wszystkim nam radnym. Wszystkim. Bez wyjątku. Brak nadzoru ze strony samorządu, czyli prezydenta miasta. Brak kontroli, rozszerzeń. Brak analizy. Brak wgłębienia się w sprawę. Brak pilotowania kredytu. Brak wszystkiego. No, pan prezydent do dnia wczorajszego praktycznie nie dokonał żadnego aktu nadzoru właścicielskiego. Nie kontrolował szpitala. Niedawno jeszcze z dyrektorem Nowakiem mogli się poklepywać po plecach, dziękować sobie i mówić o tym publicznie mieszkańcom, że sytuacja jest stabilna, jest bezpieczna, nie ma zagrożeń. Szpital nie jest zagrożony. I co się okazało? Te protokoły jak gdyby nie były czytane przez nikogo. Nikt nie uwzględnił tego podstawowego zarzutu, który został określony przez organy kontrolujące. Brak nadzoru. Nie dyrektor Nowak, nie pani Beata Przybylska, ale brak nadzoru. To jest zasadniczy problem. No i szkoda, że pan prezydent wyszedł, bo on jest adresatem. Już wrócił. Jest. On jest adresatem tych słów i powtórzę jeszcze raz. Panie prezydencie, dobrze pan chodzi. Zasadniczym problemem określonym we wszystkich dokumentach organów kontrolujących jest brak nadzoru ze strony organu właścicielskiego, czyli brak nadzoru ze strony pana prezydenta. No nie był pan poprzedniej kadencji, więc nie mógł pan uczestniczyć w posiedzeniach Rady, ale także w posiedzeniu Komisji Budżetu. Natomiast ja chciałem zwrócić na jedną uwagę, o której mówiłem wielokrotnie także w mediach, proszę państwa. Proszę uważnie przeczytać chociażby protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, gdzie była dosyć, przynajmniej naszym zdaniem, przekazywana informacja o powstaniu Grudziąckiej Inwestycje Medyczne, a z faktami, które miały miejsce później. Inaczej mówiąc, proszę państwa, co innego nam powiedziano na tej komisji, co do funkcjonowania GIM-u, co do zarządu, co do Rady Nadzorczej i kilku innych rzeczy, o które tam pytali radni, a co innego miało miejsce kilka miesięcy później i kilkanaście miesięcy później. I to jest ten problem. Więc równie dobrze, proszę państwa, ja jestem głęboko przekonany. Nie wiem, czy była to dobra decyzja o stworzeniu GIM-u i wzięciu kredytu na dokończenie budowy szpitala, bo to się tak wtedy nazywało. Ale proszę państwa, tak czy inaczej, zwracam na to uwagę, co innego nam mówiono, co innego mówił dyrektor szpitala, co innego mówiły osoby, które nas zachęcały do utworzenia tej spółki, a co innego miało miejsce kilka miesięcy później. Dziękuję. Dziękuję panu prezydencie. Tak, przychodzę do informacji ze zdziwieniem, że nieruchomość niezabudowana o wartości 3 milionów złotych nagle stała się zabezpieczeniem kredytu i hipoteką o wartości 300 milionów złotych. Proszę państwa, wyjaśnienie tego jest banalnie proste. Każda osoba, która brała kiedykolwiek kredyt hipoteczny na zakup, na budowę nieruchomości, wie, jak to się dzieje. Może nie wszyscy, ale większość pewnie rozumie ten mechanizm. Jeżeli na jakiejś nieruchomości inwestor
na budowę jakiejś nieruchomości inwestor bierze kredyt, banki z zasady ustanawiają na takiej nieruchomości hipotekę na zabezpieczenie w wysokości dwukrotności udzielanego kredytu bądź pożyczki. Stąd przy wzięciu kredytu czy pożyczki 150-milionowej zabezpieczenie hipoteczne w kwocie 300 milionów złotych. Jest to standard stosowany przez instytucje finansowe. W kontekście odwołania dyrektora Nowaka ja uważam, że ta decyzja, która została podjęta przez prezydenta Majewskiego, jest to chyba najtrudniejsza decyzja w karierze na pewno prezydenckiej pana Roberta Majewskiego i myślę, w mojej ocenie jest to jednak przejaw determinacji, walki o miasto, o wyciągnięcie szpitala, ale także uzdrowienie finansów miasta. Jeżeli chodzi o, bo historycznie tutaj wracamy do GIM-u, jak wtedy były podejmowane decyzje, ja Państwu przypomnę, po części zgadzam się tutaj z radnym Sobomirem Szymańskim, że te decyzje podejmowane były w przekonaniu, Szanowni Państwo, że te inwestycje będą zrefinansowane ze środków marszałkowskich. I będą kontrolowane. I proszę Państwa, będą zrefinansowane, że to nie będzie finansowane absolutnie z budżetu miasta, bo wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest po prostu niemożliwe. I co więcej, to też chcę Państwu przypomnieć, że marszałek pozyskał środki na infrastrukturę medyczną w wysokości kredytu EBI w wysokości ponad 500 milionów złotych łącznie. Chwali się o pozyskaniu środków w wysokości prawie miliarda złotych. Tylko z tego miliarda do Grudziądza trafiło 24 miliony. I tutaj za to odpowiedzialność mają też radni sejmiku, Szanowni Państwo, i to nie tylko pochodzący z Grudziądza, ale też pochodzący z okolic, z tych powiatów, które ten szpital obsługuje, że w odpowiednim czasie nie pomogli grudziąckiemu szpitalowi wtedy, kiedy podejmowana była uchwała o prawie 100% przekazaniu tych środków na budowę szpitala w Toruniu. I myślę, że ten błąd, w mojej ocenie błąd, jesteśmy, czy powinniśmy naprawić. I to, o czym pan prezydent mówi, to myślę jest krok w dobrym kierunku właśnie naprawienia tego błędu, pozyskania jednak środków ze źródeł marszałkowskich, które powinny posłużyć przynajmniej do zrefinansowania czy tych wydatków inwestycyjnych. To oczywiście dzisiaj nie jest takie proste. Ja nie wierzę, i pan radny Wiśniewski przez wiele lat był prezydentem, nie jest tak, że dzisiaj ktoś zadeklaruje, że przejmie długi w wysokości 500 milionów, no bo absolutnie chyba byłby szaleńcem. Więc to wymaga zbudowania odpowiedniego modelu. Tego się nie robi ani w ciągu dwóch dni, trzech dni, ani telefonicznie, bo to jest w tym momencie niepoważnie. To trzeba naprawdę wielu tenich głów i godzin debaty, narad, zbudowania odpowiedniego modelu, który mógłby wspomóc grudziądzki szpital. Dotyczy to zarówno tej kwestii formalnej, jak i tych spraw finansowych, ale jesteśmy przekonani, że pójście w kierunku przejęcia czy części zadłużenia, czy jako organu założycielskiego przez marszałka, jest to dobry kierunek, jedyny w tym momencie chyba możliwy. Dziękuję bardzo. Ja już odpowiem panu radnemu Kościńskiemu, który mówił o nie wiadomo jakich protokołach, które pana zdobył ze strony pana prezydenta. Mam przed sobą protokół Najwyższej Izby Kontroli z 1 kwietnia 2010 roku, czyli z momentu, kiedy była dana już ta pierwsza część w 2009 roku. Wystąpienie pokontrolne, które Najwyższa Izba Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu, zwanym dalej Szpitalem Kontrolnym, w zakresie wydatków ze środków publicznych ponoszonych na inwestycje budowlane realizowane w 2009 roku. Kontrolą objęto realizację inwestycji budowa Szpitala Miejskiego w Grudziądzu. I panie radny, wnioski końcowe. Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o kontynuowanie działań w celu zrealizowania w zakładanym terminie pozostałych obiektów ujętych w ZTE jako niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szpitala. I może jeszcze kolejna rzecz, żeby pan też tutaj wspominał o Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Ja przypomnę, bo już to panu dwa razy tłumaczyłem, dwa dni temu, tydzień na komisji połączonych, po raz trzeci przeczytał. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z 27 stycznia 2016 roku.
która wszczęła postępowanie nadzorcze w sprawie uznania za nieważną uchwałę Rady Miejskiej z dnia 28 roku 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok. Uchwala się, co następuje. Wszczyna się postępowanie w sprawie uznania za nieważną tą uchwałę, którą wspomniałem przed chwilą, i w paragrafie drugim, punkcie drugim, nie usunięcie powyższej nieprawidłowości przez Radę Miejską Grudziądza wyznaczonym przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy terminie spowoduje wydanie orzeczenia o nieważności przedmiotowej uchwały. W tym uchwale, panie radny, nie ma ani słowa o braku nadzoru. Dziękuję. Proszę bardzo, będzie panie radny to adwocją, pan wie wypowiedzieć. Chciałbym powiedzieć, bo pan prezydent to w sposób tak nieudolny, tak nieprawdziwy, tak zakłamany próbuje manipulować opinią na temat tej całej sytuacji. Oczywiście przytoczył treść protokołu Najwyższej Izby Kontroli z 2010 roku. Eskalacja i cały rozpęd tragedii nastąpił zdecydowanie później. Oczywiście ta ostatnia uchwała na temat unieważnienia uchwały budżetowej też nie zawiera tych zasadniczych elementów, które obarczają odpowiedzialnością prezydenta miasta. Organ kontrolujący, nadzorujący. Proszę przeczytać wszystkie protokoły, te późniejsze Najwyższej Izby Kontroli. Ja myślę, że pan zapoznał się z treścią. Natomiast apeluję do pana prezydenta, aby sposób taki, powiem wprost, prymitywny, nie manipulował rzeczywistością, faktami, bo wielu radnych czytało te protokoły, zapoznało się i wszędzie wielokrotnie podkreśla się znaczenie sprawowania nadzoru nad jednostką szpitala. Dziękuję bardzo. Mówicie tutaj państwo o tym, że wierzyliście. Tak? Ja uważam, że akurat miejsce do wyznawania wiary jest gdzie indziej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że kto jak kto, ale pan radny Sławomir Szymański, który jest radnym bodajże od 94, jak nie to od 98 roku, nieprzerwanie, i był w tym czasie jeszcze przynajmniej dwa lata, jak się nie mylę, był wiceprezydentem Grudziądza odpowiedzialnym za służby zdrowia. Z drugiej strony pan radny Maciej Gnowski, który kto jak kto, ale on się naprawdę na służbie zdrowia zna. No nie powinniście się złapać państwo w tamtym czasie jak mucha na lep. Dziękuję. No któż jak kto, ale jeżeli pan dyrektor zapewnia nas w pewnych kwestiach, a wszystkim nam zależało, proszę państwa, to nie o barwy polityczne chodziło wtedy, ale wszystkim nam zależało, żeby wreszcie sprawę szpitala definitywnie zamknąć i wybudować również te obiekty, które jeszcze miały być wybudowane, żeby wreszcie można było powiedzieć tak, sprawa szpitala zostanie zamknięta, szpital został wybudowany, mieszkańcy Grudziądza i nie tylko powiatu i regionu mogą się leczyć naprawdę w fantastycznych warunkach. Jeżeli słyszymy o tym, że bierzemy kredyt, a jednocześnie jest szansa na refundację, no to przepraszam bardzo. Jeżeli moi radni, nie tylko moi radni, ale też radni Platformy zadawali bardzo szczegółowe pytania w niektórych kwestiach. Radni, którzy znają się na finansach, bo ja może mniej się znam na finansach, ale w poprzedniej kadencji był radny chociażby Tomasz Tomaszek, który na kwestiach finansowych się zna i zadawał bardzo precyzyjne pytania. Więc proszę państwa, nie ma się co dziwić, że podjęliśmy decyzję, jaką podjęliśmy. Ja nie wiem, czy ona jest dobra, czy ona jest zła, ale ją podjęliśmy. W najlepszej wierze, niezależnie od tego, gdzie się wiarę wyznaje, moim zdaniem publicznie ją też można wyznać, tak? Wierzyłem w te zapewnienie, byłbym długo przekonany, że to jest właściwy kierunek i trzeba by pójść. Oczywiście pojawiły się też po drodze, tak jak powiedziałem, inne rzeczy, które nas zaczęły bardzo niepokoić, bardzo niepokoić. Mało tego, dobrze pan sobie przypomina i w tych kwestiach też zadawaliśmy pytania. Przykładem chociażby jest kwestia podwyżki pensji dla prezesa GIM-u. Zupełnie co innego mówiono, przepraszam bardzo, też niejednokrotnie o tym mówiłem, zupełnie co innego mówiono nam na komisji, a co innego się stało po 6 miesiącach. I takich przypadków było bardzo wiele, a więc wiele rzeczy wydarzyło się po fakcie, a więc w momencie, kiedy tak naprawdę spółka się istniała. Dziękuję panu. Dzisiaj kosztuje nas dużo wyrzeczeń, bo to 53 miliony złotych, to trzeba przyznać, tak? Kosztuje nas naprawdę dużo wyrzeczeń. Nie doprowadza do bankructwa miasta, ale wiąże się właśnie z wyrzeczeniami w budżecie miasta. Natomiast mimo wszystko ja nie żałuję, szanowni państwo, że te oddziały powstały. Bardzo dobrze, że powstały, tym bardziej, że wszyscy jesteśmy potencjalnymi pacjentami tych oddziałów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście, myśmy wszyscy działali w interesie szpitala. Nam wszystkim zależało, niezależnie od barw politycznych,
na rozwoju tego szpitala i dzisiaj rzeczywiście nie mamy się czego wstydzić, mamy jedną z najlepszych placówek w regionie, nie tylko w regionie, ale w Polsce i ta placówka powinna być rzeczywiście taką placówką referencyjną, placówką zresztą, w której korzystają mieszkańcy, jak wiadomo, nie tylko Grudziądza, ale można powiedzieć całej Polski. Czym innym zupełnie jest, szanowny kolego, brak rozwiązań pewnych systemowych. Tych rozwiązań systemowych nie ma w Polsce. Tych rozwiązań od wielu lat o tym się mówi, ale tych rozwiązań się nie wprowadza. Chociażby na temat usieciowienia szpitali, na temat innego finansowania inwestycji, koordynacji tych inwestycji, na temat organów założycielskich. To są problemy, które przerastają niestety możliwości radnych. My robiliśmy to w dobrej intencji. Jeszcze raz powtarzam, to nie było błędne przekonanie, dlatego że marszałek uzyskał środki. Szanowni Państwo, uzyskał środki. Tylko na pewnym etapie nie właśnie Rady Miejskiej Grudziądza, bo tutaj my byliśmy poza, to jest poza naszymi kompetencjami, nie spowodowaliśmy, że te środki nie przepłynęły właśnie do Grudziądza. I to jest największy dzisiaj. Dziękuję bardzo. Panie Radny, pan wie do wystąpienia pana radnego. Oczywiście możemy dzisiaj długo debatować, co było powodem, dlaczego tak się stało i tak dalej. To jest wiele rzeczy do powiedzenia. Ale proszę Państwa, za te 50 milionów, które wrzuciliście do tego szpitala, nie macie nic. To nie jest tak, że macie piękny szpital i teraz pamiętaliście 50 milionów i macie po problemie. Nie, macie dalej 500,5-miliardowy dług, bankructwo miasta w perspektywie i niewiadomy los i przyszłość szpitala. No miejmy taką świadomość. I ostatnie już zdanie, więc nie będę mówił. Kto z Państwa radny jest za przyjęciem tej uchwały? Trzynastu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Ośmiu radnych. Radziście. To może bądź tutaj przytyk. W porządku jest. Jest literowy błąd. 27, szanowni Państwo, macie złożone poprawki. Jest uchwała Wysokiej Izby o finansowaniu miasta Grudziądza za 2016-2027. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do tego punktu? Te same uwagi co do poprzedniej. Rozumiem, panie radny. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Bardzo proszę, pani radna Matowska. Panie przewodniczący, być może nie jest to zrozumiałe, może jestem świadoma, zapytam o coś takiego. To jest doraźna sytuacja, uchwalenie budżetu, za chwilę na koniec marca będzie bilans szpitala. Co my zrobimy za 5-6 tygodni jako miasto? Jakie podejmiemy decyzje? Bo strata będzie naprawdę większa. No, musimy poczekać za badaniem bilansu. Bilans się bada do końca czerwca ustawowo i wtedy będziemy rozmawiać. W tej chwili to jest tylko przypuszczenie, czyli takie informacje, które nie są informacjami pewnymi. I nie możemy nic mówić, bo nie mamy pisemnych informacji instytucji, która jest upoważniona do badania budżetu czy badania bilansu szpitala. Na dzień dzisiejszy nie możemy nic mówić. Dziękuję bardzo. W porządku, jest wszystko dobrze, jest 27, tutaj pan wiceprzewodniczący mi strategię pokazywał. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma żadnych pytań, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, zabierzcie się projekt uchwały. Ośmioro radnych jest było przeciw. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o spokój, Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, teraz przechodzimy do następnego punktu. To jest punkt interpelacje. I szanowni Państwo, zgodnie z moją rozpiską, odpowiedź na interpelację otrzymali następujący radni. Pan radny Michał Czepek, to było uzupełnienie. Pan radny Krzysztof Kosiński, pan radny Łukasz Kowarowski, pani radna Marzena Łakowska, pan radny Rotę, pan Jakub Kotkowski. Czy ktoś z Państwa chciał się wypowiedzieć?
pana Wiśniewski. Zostały tutaj. Może bez zalewa. Natomiast otrzymałem jako uzupełnienie do takiej interpelacji tam wcześniejszej, z której byłem niezadowolony i dostałem pewne wyliczenie i chciałbym się czuję się trochę jak traktowany, jak nie wiem, ktoś nie ma wątpliwości, czy ja tak to jestem przy zdrowiu. Nawet jakiś czas temu zgłosiłem projekt, aby objąć ulgami na przejazdy autobusowe, takimi jak są objęci emeryci, czyli 50% również osoby na zasiłku przedemerytalnym. Dostałem takie wyliczenie, ile tych ludzi w grudziącu jest. No, które mnie zadowolone, jakby nie odwiastowałem, nie o tym pisałem i nie oczekiwałem takiej odpowiedzi. Obecny tutaj pan prezydent Kutarski wtedy odpowiedział, no się zadowolił mnie, bo stwierdził, że tak, że odpowiedziałem, ile ich jest i teraz przy jakiejś tam kolejnej nowelizacji, tam tych kurt i tak dalej, zostanie to uwzględnione. No uznałem, że nie chcę więcej, nie potrzebuję to więcej, bo to mi wystarczy. Ale dostałem odpowiedź od chyba podpisałem tym razem przez wiceprezydenta Sikorę, która jest kuriozalna. To znaczy przeliczono te 500 osób, przyjęto, że każda z tych osób dzień przybył przez 365 dni jeździ, robi dwa kursy autobusami, to pomnożono przez cenę biletu i wyliczono mi z tego wielkiego wdrożenia i tej bardzo skomplikowanej matematyki wyliczono mi, że straty niesamowite, tam idące w miliony, 1 000 000 złotych i 500 parę tysięcy gdybyśmy udzielili im tej ulgi. No, nie mogłem uwierzyć, że coś takiego dostałem, bo ja rozumiem, że to był chyba test, nie wiem dla kogo, czy dla zarządu dróg, czy dla jakiegoś wydziału, no, rzeczywiście udowodnili, że mnożenie mają oparowanie. Ale nic więcej. Ci ludzie przede wszystkim, będąc na głodowym zasiłku emerytalnym, autobusami po prostu nie jeżdżą, bo ich na to po prostu nie stać. I można do tego podejść zupełnie odwrotnie. Jeżeli byśmy może założyli, że teraz oni nie jeżdżą, ale w momencie, jak im o połowę obniżymy tą stawkę, to też nie wszyscy, ale chociażby może połowa zacznie nimi jeździć i wtedy to nie będzie żadna strata, bo dzisiaj nie mamy tych pieniędzy od nich, ale to będzie wręcz zysk. MZK będzie miało pieniądze, których dzisiaj nie ma. No tak też przecież można na sprawę spojrzeć. Natomiast tu przyjęto 500 ludzi, każdy z nich ma tyle, że nam miesięcznie, zapewniam, że miesięcznie wydanie dla tego człowieka 600 zł, bo to zakłada, że każdy z nich 600 zł rocznie, nie wiem, czy 1000 zł rocznie, nie pamiętam teraz tych wyliczeń, lekko ręką daje na jeżdżenie autobusami. Zapewniam Państwa, że ludzie na zasiłku przedemerytalnym tak pieniędzmi nie szastają i proszę, żeby traktować nas poważnie. Proszę spojrzeć na sprawę inaczej. Jak obniżymy te stawki o 50%, to zaczną jeździć ludzie, którzy dotąd nie jeździli. MZK będzie miał, czy tam przewoźnik będzie miał więcej pasażerów, czy tam my dostaniemy za bilety więcej. W związku z tym proszę to potraktować jako zysk miasta, a nie jego stratę. I wtedy będzie się miał wszystko. Jedną łamane 98 przy ulicy Dąbrowskiej. W odpowiedzi otrzymałem informację, że jakby ta inwestycja zostanie wpisana na listę robót oczekujących na wykonanie, a w przypadku pozyskania dodatkowych środków jest realizowane jako priorytetowe. I czy jest możliwość otrzymania jakiejś promesy, powiedzmy, czy ta inwestycja będzie przeprowadzona w 2017 roku? Panie prezydencie. Jak dobrze pamiętam, jest to działka dzisiaj nie będąca pasem drogowym. Przylegający na moście zamieszkałe, ale jakby nie będąca pasem drogowym. Trudno dzisiaj powiedzieć, taka promesa by się mogli udzielić. My zamierzamy w tym roku wpłynął wniosek NPGM-u
i po konsultacjach ze wspólnotami mieszkaniowymi z różnymi, aby te nieruchomości, które kiedyś, kilkanaście lat temu, przy wniesieniu aportu do MPGM nie zostały przekazane, a przylegające do poszczególnych budynków, jak właśnie drogi dojazdowe, jak jakieś place, aby te MPGM od miasta odmównie się, bo nabędzie i wtedy będzie możliwy remont w ramach poszczególnych sądów. Czy jest taka sytuacja, że jest budynek i przeważnie 4 metry w koło budynku jest coś, co należy do wspólnoty albo do tego właściwie nieruchomości, do MPGM w tym przypadku. Nie wiem, czy tu chodzi o taką sytuację, ja szukam po odpowiedzi, ale chyba z tego, co będę było, to działka nie będąca pasem na drogę. Bardzo proszę pana radnego. Tam chodziło o dojście do budynku plus garażu. Jak też wpływacie do wspólnoty, czy do MPGM, to będzie szybsze. Wyłączenia trasy średnicowej lub elementów trasy średnicowej z obszaru zabudowanego. Jedyną odpowiedź jaka na jedną to jest to, że mój wniosek został skierowany do komisji. Żadnej innej odpowiedzi nie otrzymałem, także proszę o pisemne uzupełnienie. Zbierę raz w miesiącu. W wynikach prac tej komisji zostanie pan oczywiście pisemnie poinformowany. Dziękuję bardzo. Czyli nowe było zapytanie chyba do mnie. To było zapytanie. Też jesteśmy w interpelacji. Dziękuję bardzo. Proszę panią radę. Pan radny Kosiński, pan radny Wiśniewski. Interpelacje to pierwszą to państwo znacie oczywiście kwestia dotyczy budowy sali gimnastycznej w Miszku. Choć nie wiem czy ponagrać i proszę. Proszę z innych względów, panie radny, pan doskonale wie, że co z tego? Dokument budżetowy jest dokumentem wątpliwym i nie należy go traktować wybiórczo. Chciał się tylko kierować interesem. Proszę, interesem budowy sali gimnastycznej, że tak powiem. Proszę usuwać do budżetu. Proszę, że ten budżet jest spokój, pan radny się wypowiada. Pan radny się wypowiada ten budżetowi, bo ten budżet jest oczywiście zły i. I tą kwestię oczywiście cały czas podnoszę i ten pogląd podzielam do dnia dzisiejszego, zresztą stanowisko nasze obecnie jest podobne w wszystkich zmianach budżetowych, które są aktualizowane. Wracamy do tematu. Oczywiście nie wiem, czy składać tą interpretację, bo sytuacja miasta jest jaka jest. Pan prezydent deklarował pierwszy etap budowy sali gimnastycznej w Miszku w tym roku i kwotę zarezerwowaną ponad 2-milionową, gdzie udział miasta jest chyba na poziomie, jak dobrze pamiętam, przynajmniej 650 tysięcy. Kieruję za to pytanie, czy my mamy jeszcze te 650 tysięcy, czy będziemy robili kolejne korekty i nie będziemy mieli w ogóle żadnych środków na inwestycje. Ale składam interpelację. Dotyczy określenia terminu rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej dla zespołu szkół ogólnokształcących numer 1 w Miszku. Szanowny panie prezydencie, proszę o udzielenie mi odpowiedzi w sprawie przetargu na wykonanie i budowę sali gimnastycznej w Miszku, wskazanie jego terminu. Wiemy wszyscy doskonale o poczynionych do tej pory dużych wydatkach, w roku ubiegłym został wykonany projekt budowlany. Na ten rok budżetowy zarezerwowano połowę kwoty z ponad 4 milionów złotych w całości środków inwestycyjnych. Proszę także o szacunkowy termin rozpoczęcia budowę tej sali gimnastycznej w Miszku. Czy ona w ogóle powstanie, bo sytuacja jest dość trudna, widzimy, ale mam nadzieję, że ta deklaracja i wieloletni problem, który z tego typu wynika, zostanie w końcu rozwiązany. Oczywiście wynika to z bardzo dużego zainteresowania mieszkańców i osiedla, a także dyrektora szkoły. Proszę o odpowiedź na temat przetargu i rozpoczęcia budowy, kiedy pierwsza łopata zostanie wkładana w grunt boiska na terenie szkoły. I mam drugą interpelację. Druga interpelacja dotyczy targowiska hurtowego przy ulicy Łuskowskiego, czyli giełdy. Interpelacja treści. Zwracam się z zapytaniem do pana prezydenta o przedstawienie szczegółowej informacji na temat. Punkt pierwszy. Aktualnej liczby wszystkich punktów handlowych, zwanych też pawilonami, usytuowanych na terenie całości targowiska hurtowego przy ulicy Łuskowskiego. Punkt drugi. Wszystkich przeprowadzonych kontroli przez służby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w okresie od 2006 do 2016 z wyszczególnieniem dat i skutków tych kontroli. Punkt trzeci. Na temat wszelkich dochodów uzyskiwanych przez miasto z tytułu dzierżawionej i administrowanej giełdy targowiska hurtowego za lata 2013
2014-2015. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Lisiecki. Bardzo przewodniczący, Wysoka Rado. Moja interpelacja pisemnie opracuję i dostarczę panu przewodniczącemu, tak? Będzie dotyczyła, związana jest pierwsza z informacją, którą dostarczono nam przed sesją Rady Miejskiej, a która dotyczy po raz kolejny spółki wodnej Dolny Termalow w Grudziądzu. To pan prezydent Robert Pomorowski skierował teraz tę informację. Nie będę wracał do wszystkich jak następnych, bo sprawa, jak Państwo pamiętacie, ciągnie się od 2 lat tak naprawdę. No i miasto ogarnięte jakimś zadziwiającym szalem, zupełnie niezrozumiałym, no, zniszczyło 100-letnią spółkę, która prowadziła sobie tylko tę spółkę, również inne spółki wodne, ale teraz mówimy o tej. No, trudno mi znaleźć powody, dla których to zrobiono, ponieważ odcinając, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, w jaki sposób zniszczono tę spółkę. Otóż miasto odmówiło, czy uchyliło się od ustalenia opłat przez kilka lat za korzystanie z urządzeń właśnie, którymi ta spółka się opiekowała. Przez to, owszem, miasto samo przestało płacić swoją część, ale przestali płacić również członkowie tej spółki. No nie było podstaw, żeby naliczyć składkę członkowską i przestali płacić użytkownicy, którzy korzystali, czy podmioty gospodarcze, które odprowadzały wody, prawda, i tak dalej. No i skutkiem tego utrzymującego się stanu, ta wojna, pisanie z rękami, orzeczenia SKO, nie chcę tego przypominać, bo to zakrawiamy jakieś szaleństwo, no to prowadziła w końcu do upadku tej spółki. No i teraz mamy tutaj zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Oczywiście tym się, no, mam nadzieję, zajmie prokurator i to będzie wyjaśniał. My jako klub w zasadzie poprzednio i dzisiaj całkowicie pod tym doniesieniem do prokuratury ze strony spółki się likwidacji się podpisujemy, ale mam takie pytanie, ponieważ tu z tych załączonych informacji wynika, że wszelkie rachunki, którymi tutaj sprawiono, że to właśnie marszałek powinien przejąć, finansować i tak dalej, no dajmy, wróćmy to między bajki. Myślę, ta cała korespondencja i taki pakiet tych spraw przesądza sprawę, że nie ma miasto racji. I w związku z tym, że ostatnia odpowiedź miasta Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządów Wodnych we Włocławku nie pozostawia żadnych wątpliwości, no i zdaniem oczywiście KPZ MIUW ma rację, że Ruchermana nie jest rowem de facto melioracyjnym, tylko jest i samoluty znajdujące się na nim urządzenia są urządzeniami przeciwpowodziowymi zabezpieczającymi ludziom przed sytuacją powodziową. W związku z tym chciałbym otrzymać pisemną informację, jak w chwili obecnej po likwidacji spółki miasto utrzymuje sprawność tego rowu, jak jest utrzymywana gotowość stacji pomp przy Toruńskiej, stacji pomp przy drodze ruchowej, w jaki sposób i w jakim systemie czyszczone są kraty, prawda, i inne urządzenia, które chronią miasto przed sytuacją powodziową, ponieważ to nie jest to zabawa i dlatego uważam, że to doniesienie o sprowadzenie na miasto poważnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi jest jak najbardziej uzasadnione. Prosiłbym o zaspokojenie mojej ciekawości, jak to jest dzisiaj regulowane i utrzymywane, kiedy spółkę miasto doprowadziło do likwidacji. To jest jedna interpelacja. I druga dotyczy, proszę Państwa, wynika z sygnałów, jakie otrzymuję od mieszkańców. Szczerze mówiąc, przyznaję się bez bicia, nie zauważyłem tego, nie zwróciłem uwagi na te środki, dlatego pewnie, że ekran mi to zasłania. Otóż mieszkaniec Grudziądza, mieszkający obecnie w Szczecinie, po latach przyjechał i z ogromnym zdziwieniem
stwierdził, że dziwne budynki będą pochodzić z uległych chętnych Jonesa. Ja oczywiście po tej interwencji i po tak się akurat złożyło, że dwie kolejne osoby nie zadzwoniły. No, przypadkowo, no, starałem się sprawę wyjaśnić. Dotarłem do uchwały, kiedy był zmieniany statut. To było chyba, teraz pamiętam dokładnie kiedy, czy to 2011, czy któryś, czy chyba 2012, był zmieniany statut. Tam było pewne uzasadnienie, ale nie wyjaśniłem tych zmian, które się dokonały. Ja rozmawiałem z radnymi. Mówiono, że no było jakiś tam spór, że właśnie chorągiewki były nie w tym stole, co trzeba. Ale nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że z tego herbu zginęły wszystkie krzyże. Ponieważ herb Grudziądza... Herb Grudziądza, tak. Bo tak rzeczywiście, tak szczególnie z dwiema poprzeczkami. Jeden stoi do góry, ten pola, drugi to nie róbcie żartów. Więc widział ktoś kiedyś, bo to co biskup trzyma, to jest chyba świątynia, prawda, kościół. Widział ktoś kiedyś kościół bez krzyża? Ja nie. Biskup miał, na szacie miał krzyż i miał na tym, jak to się nazywa, ten nakrycie głowy na mitrze, prawda? No i nagle zwrócił mi uwagę, że te wszystkie krzyże zostały dokładnie wyczyszczone. Prosił o jakieś uzasadnienie, dlaczego tak się stało i komu to tak bardzo przeszkadzało. I czy radni mieli świadomość, że taka operacja się dokonuje, kiedy głosowaliście za, bo wielu z Państwa było tych radnymi, za taką zmianą herbu, jaka się dokonała. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, proszę. Pisemne interpelacje w sprawie skutki wojny Dolnego Hermana też. Szanowni Państwo, Pan Radny Wiśniewski wiele powiedział, tylko krótko odpowiem. Rozporządzeniem w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub części w załączniku województwa kujawsko-pomorskie jest wymieniony rów Hermana. To oznacza, że jest to część publiczna należąca do Skarbu Państwa. Wodami należącymi do Skarbu Państwa zarządza w imieniu Skarbu Państwa marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, w jego imieniu wojewódzki zarząd melioracji, jak w naszym przypadku we Wrocławiu. Stąd jakby zastrzeżenie, na które właśnie Panie Radny nam samorządowy kolegium odwoławczy zwrócił uwagę, że my nie możemy naliczać opłaty na coś, co nie należy do nas. Taką opłatę powinien naliczać marszałek województwa, jeżeli już kujawsko-pomorskiego. I druga rzecz. Opłata, którą wnosiliśmy przez wiele lat do spółki wodnej Dolnego Hermana, nie pamiętam kwoty, ona chyba dotyczyła składki. Elementów brzemiennych to jest wiatr przystankowy, koszy na śmieci. To niebagatelne kwoty, patrząc na cenę złomu na przestrzeni 2013-15 średnia 0,93 złotego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w dniu dzisiejszym interpelację chciałby złożyć? Nie widzę. Szanowni Państwo, ten punkt mamy za wyczerpany, uważam. I Szanowni Państwo, przechodzimy do pytań dedykowanych do Skarbu Wieszczy. Bardzo proszę. Chodzi o interpelację na nasadzenia ziemi, tak? Nie otrzymałam odpowiedzi na to. Bo może była odpowiedź jakaś już ustna na samej sesji. Nie. Przecież nie można też 4 lutego taką interpelację pisanie wpłynęło. Jest jeszcze w trakcie opracowania. Dziękuję. Będzie w najbliższym czasie. Panie Radny, dostarczona odpowiedź, ponieważ wymaga na przykład tworzenia zapytania swoich wykonawców do Wydziału Funduszy, Wydziału Inwestycji, więc to ja to muszę się zrozumieć. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Panie Radnowska, bardzo proszę. Blisko pobliżu hali i była moja propozycja i osób, tu mieszkańców osiedla blisko w sprawie drzewem przy gasie drogowej. Dziękuję panie Radny, panie prezydencie. Wybrała. Proszę służby, żeby poinformowały Panu Miasteście. Pani Radna tej Nowak podpowiada, że drzewka są obcięte. A czy w kwestii oświetlenia Pan Dyrektor coś dopowiedział, czy pisemnie? Myślę, że telefonicznie odpowiedział. Telefonicznie będzie informacja Pani Radna. Jeżeli nie ma już żadnych informacji do odpowiedzi, to w dniu dzisiejszym chciałby złożyć Pan Radny Czepek Michał, Pan Radny Żebrowski, Pan Radny Kopkowski,
Przewodniczący Wysoka Rado, panie prezydencie, szanowni państwo, mam pytanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zawsze na początku roku podaje wyniki konkursów na dofinansowanie zadań z zakresu ekonomii. Zawsze aplikujemy o kilka, dostajemy 4-5. Mam pytanie, jakie w tym roku, bo nie było w informacjach prezydenta. Pytanie drugie, na ulicy Lipowej, tam gdzie jest budynek mieszkania komunalne, socjalne przy ulicy Lipowej 35, na zapleczu tego budynku, tej nieruchomości znajduje się dawna stołówka, nieużywana, taka w ruinie niekompletnej. Teraz pytanie, jakie są plany, czy to jest własność miasta, czy spółki MPGM, albo jakiegoś trzeciego podmiotu, jakie są plany zagospodarowania tego budynku lub wyburzenia, ponieważ mieszkańcy z niepokojem obserwują, co się dzieje na tej nieruchomości i prosili o to, żeby zapytać. Jeżeli chodzi o centrum miasta, ulica Podgórna, to jest zaplecze remontowanego właśnie, czy wyremontowanego już w części domu handlowego Orzeł. Prośba o to, aby tam oświetlenie uliczne jest tak zdemolowane, że chyba trzeba postawić na nowo to oświetlenie. Prośbę o to, żeby sprawdzić dokładnie, ponieważ tam jest ciemno. Tam tego oświetlenia w ogóle nie ma fizycznie, poza tym, że ten słup jest stary. Jeżeli chodzi o... Nie było mi na poprzedniej sesji, więc nie miałem przyjemności podziękować serdecznie panu prezydentowi, przede wszystkim panu prezydentowi Świsarskiemu, który z początku nie miał ciągle dzieci. Panie prezydencie Świsarski, warto było? Warto było. Dziwne, że ludzie nie widzieli, że takie zajęcia są prowadzone. Szanowni Państwo, jeszcze ostatnio, wiem, to już nie zapytanie, tylko wprost chciałem poprosić mojego przymiłego kolegę Krzysztofa Kosińskiego, żeby uważnie czytał materiał na sesję, bo jeżeli chodzi o salę klimatyczną w Mieszku, to w wieloletniej prognozie finansowej jest punkt 1.3.2.1, budowa sali klimatycznej ZSO nr 1, wartość 4 600 000. Ale jak się pytał, to jak będzie łopata? Nie, bo pytał pan, czy w ogóle to jest w budżecie jeszcze. No to pan, no i odpowiadam, no tak, jest w ogóle. Proszę o spokój, panowie. Panie prezydencie. Proszę pana, ja czytam to. Szanowni państwo, panie przewodniczący, panie prezydent. Oczywiście Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, które otrzymały dofinansowanie, jak tylko otrzymamy informacje z WFOŚ-u, jest włączny. Oczywiście państwa radni na najbliższej sesji poinformujemy. O co aplikowaliśmy? Pani naczelnik Maja Wasz. Tak, Rado, tak jak co roku aplikujemy o mniej więcej pokrycie wydatków, jakie generuje Centrum Edukacji Ekologicznej na bieżącą działalność poprzez wspomaganie zakupu materiałów edukacyjnych. Ponadto, z tego co pamiętam, też zrobiliśmy aplikację o sfinansowanie akcji społecznej dla mieszkańców, wspólne sadzenie lasu, wysadzanie lasu komunalnego z mieszkańcami i jeszcze kilka imprez ekonomicznych. Mamy około 5 wniosków. Dziękuję bardzo. Moderator Morgała zanotował i proszę poinformować, co jest przyczyną, że tam jest ciemno. A za dziękowania dla prezydenta. Też nie było miesiąc temu. Dziękuję bardzo. Pan radny Żebrowski. Padło pytanie radnego Kowalskiego dotyczące procedury, właściwie skutków wprowadzenia zarządu komisarycznego dla miasta Grudziądza. To o czym tutaj w zasadzie słuchaliśmy i w środę przez całe posiedzenie i dzisiaj przez prawie całe. I może nie zwróciłem to uwagi, ale miałem kilka spotkań po drodze na to dzisiejsze posiedzenie. Każda z osób, która ze mną rozmawiała, zupełnie inaczej pojmowała to, jak wygląda tego typu procedura. Poproszono mnie tylko o to, czy któryś z panów prezydentów mógłby na przykład króciutko, dzięki temu, że tutaj są media, wyjaśnić, o co chodzi w zasadzie w tej procedurze i jak ona by skutkowała dla miasta Grudziądza, gdybyśmy ją musieli wprowadzić. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Indywidualne niektóre żądania przez wojewodę. Wojewoda każdy, jeżeli uzna, że dany samorząd, dana gmina nie wykonuje swoich podstawowych obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, wzywa oczywiście do naprawienia tej części, którym omane jest prawo. Jeżeli to w sposób systematyczny nie jest naprawiane, ma obowiązek powiadomić właściwego ministra, czy ministra spraw wewnętrznych administracji o naruszenia, ewentualnie wnioskować o zarząd komisarzy danej gminy. Taki zarząd może być do 2 lat prowadzony. Jeżeli bym bardzo prosił panią mecenas,
kilka słów uzupełnienia samej procedury, ponieważ oddajemy. Pan radny Kowalski chciałby się zadać to pytanie, ale premier na wniosek ministra. Odpowiedziałem, że to jest wprowadzone, może być maksymalnie do 2 lat wprowadzone. Są przynajmniej dwie sytuacje takie, że może być zawieszony przykładowo tylko wójt, burmistrz, prezydent. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, w jakim to jest przypadku. Albo jest zawieszona, jest tylko zawieszony, tak? A inna sytuacja jest taka, że jeżeli, tak jak pan prezydent mówił, gmina nie wykonuje zadań, do których została powołana, może być wprowadzone do 2 lat zarząd komisaryczny i w tym momencie nie ma prezydenta, czyli nie ma władzy wykonawczej i tak samo rady nie ma. Także tak to wygląda mniej więcej, czyli jest komisarz, on w zasadzie działa najkrócej mówiąc jako syn. Może wszystko najkrócej mówiąc, o tak. Znaczy, szanowni państwo, może trochę za daleko pojechać, ale tak to faktycznie wygląda. To jest jednoosobowa władza w mieście. Jednoosobowa władza w mieście. Znaczy, ja może tylko dodam 97-98 ustawy o samorządzie gminnym i mówi o zawieszeniu. Oznacza to status, że nadal jest prezydent, nadal jest rada, ale te organy w niczym już nie działają. Nie ma możliwości, żeby te organy działały, bo w tym zakresie w 100% występuje komisarz, który ma uprawnienia prezydenta i rady. I oczywiście prowadzi to samo, co robi prezydent, to samo, co robi rada. Tak to wygląda faktycznie, więc jeżeli jakiekolwiek rzeczy musi podejmować, decyzje, tak samo muszą być. Pani mecenas? Przepis dokładnie. W razie wykonywania zadań publicznych przez organy gminy, prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej może zawiesić organy gminy, ustanowić zarząd komisaryczny na do 2 lat. Nie dłużej jednak niż do wyboru rady lub wójta na kolejną kadencję. Ustanowienie zarządu premier na wniosek ministra przedstawienie komisarza rządowego powołuje prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów gminy z dniem powołania. Gremium komisarz. Tak. Formalnie jest prezydent, formalnie jest rada, tylko bez możliwości faktycznego działania. Wpływania na losy miasta. Procedura jest generalnie bardzo skomplikowana. A powody, dla których można taki zarząd ustanowić, się powodów jest wiele. Oczywiście no, można też wymyślić taki powód, że rada miasta czy gminy z jakichś powodów łamie prawo ostentacyjnie, dlatego że chce, prawda i tak dalej. Takie powody mogą być. Zdarzały się już w Polsce podobne przypadki. Natomiast zupełnie inną sytuacją są wszystkie powody finansowe, które mogą uniemożliwić wykonywanie przez gminę swoich obowiązków. I wtedy i takie sytuacje w Polsce już się zdarzały, ale oczywiście nigdy nie dotyczyły tak dużych organizmów jak miasta. Nie mamy przykładu miasta, które by zbankrutowało z jakichś powodów, było niewypłacalne, nie było w stanie finansować swoich podstawowych zadań. Procedura jest dosyć skomplikowana, ale jest w niej też sporo takiej uznaniowości, to znaczy sporo zostawia się tu do uznania administracji rządowej, ale w każdym razie procedura jest bardzo, bardzo długa i przypomnę, że o zarządzie komisarycznym to nie my mówiliśmy, tylko wy, proszę państwa, mówicie, zmuszając czy wymuszając głosowanie za uchwałą, bo podobno jakbyście nie przegłosowali, to byłby zarząd komisaryczny. To nie jest nasze zdanie. To nie jest nasze zdanie. To zdanie dzisiaj padło z waszej strony. To wasze zdanie padło dzisiaj. Dobrze, szanowni państwo, ten temat uważamy zamknięty. Pan radny Jakub Kotkowski. Są z kolejnego dowództwa na barykady, że są pasażerowie, są taksówkarze. A po drugie to nie ZD, które opiera się, żeby zostało właśnie przy tym nowym miejscu. A te nowe miejsce jest niefortunne, tak? Taksówkarze chcą tego przeniesienia. Pasażerowie wysiadający z tych samochodów, jakby blokują chodnik, ciąg pieszy, gdy wysiadają, gdy wytrzymają bagaże z tych samochodów.
mieszkańcy tych kamieni w Nowym Postoju też narzekają na ciągły hałas wydobiących się po prostu silnika. I jestem za tym, żeby przenieść ten postój na stare miejsce, bo jak to pan prezydent Sikora kilka tygodni też zaznaczył, że przyzwyczajenie to się drugą naturą człowieka. Drugie pytanie, mam odnośnie sygnalizacji świetnej przy ulicy Sikorskiego i Wybudzkiego. To jest ta sygnał drogowy, bo są momenty, kiedy korki sięgają aż do budynku byłej Astorii. I gdy ta sygnalizacja jest wyłączona, gdy pulsuje te pomarańczowe światło, ruch jest bardziej płynniejszy niż ta sygnalizacja działa. I też trzecie zapytanie, tak bardziej kieruję też w stronę Straży Miejskiej. Czy w najbliższym czasie planuje przeprowadzić jakąś akcję na temat zdyscyplinowania pieszych? Bo mam takie wrażenie, że w Grudziądzu piesi chodzą po chodnikach, po ulicach, jak chcą, gdzie chcą, nie zwracają uwagi na samochody jeżdżące. Jest to bardzo dość duże zagrożenie dla kierowców, ponieważ potrafią tak dojść w każdym dowolnym miejscu i myślę, że gdyby się zdyscyplinowało trochę mieszkańców naszego miasta jakimiś mandatami, to może by otworzyli oczy, bo mam czasem naprawdę wrażenie, że jest w Indiach, gdzie tak powiem, te zwierzęta chodzą po jezdni. Dziękuję bardzo. Zwrócili się do mnie mieszkańcy Grudziądza, żebym zasygnalizował panu prezydentowi, żeby włączył guzik sprzątania miasta. Co mam na uwadze? Panie prezydencie, na pięknej arterii wyremontowanej regionów, sam sprawdzałem, bo jeszcze tam często do mojej teściowej poruszę, jest wszędzie wkoło pełno pozostałości liści oraz piasku brudnego, który się tak obmaził w zakamarkach krawężników. Panie prezydencie, tak bardzo brzydko wygląda. Te liście jeszcze są zgromadzone na tych pięknych kwietnikach wszędzie. Sprawdziłem to tam jeszcze. Na bocznych ulicach również tak jest. Ja myślę, że no, zima się skończyła i czas już troszeczkę zacząć początkować. A drugą sprawę mam do wszystkich radnych. Proszę państwa, sygnalizowałem już na poprzedniej radzie przerwanej, że w imieniu prezydenta zorganizuję wyjście do zabytkowej muzealnej, zremontowanej przepompowni oczyszczalni ścieków w wodociągach miejskich. Jest to planowane na czwartek 3 marca na godzinę 16. Przejdę może, bo ja muszę podać tam po prostu ilość radnych, którzy braliby udział w tym wycieczce. Przejdę z listą. Kto chce iść, to niech po prostu mi poda, jak pisze dobrze i będę wiedział, bo muszę podać do miejskich wodociągów liczbę gości radnych, którzy chcą zwiedzać. Dziękuję. Gdzie te same tarki przemarzły, dysze też mogą przemarzać, więc tylko jak temperatura już taka dobowa średnia będzie powyżej 5 stopni, będziemy generalne sprzątanie wysadne wykonywali. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Panie Kablowej był kolejny reportaż i spotkanie na terenie ulicy Tatrzańskiej w Niszku. Po raz kolejny mieszkańcy monitują stan techniczny tej nawierzchni, która w sposób, no niestety, ale zadziwiający została, użyję słowa w cudzysłowie, już modernizowana. Pamiętacie państwo, że na dwóch odcinkach ułożono już odpadami bitumicznymi część taką asfaltową. W środku jest część kamienna utwardzona. To wszystko jest w sposób no, zadziwiający wykonane, zrealizowane. Mieszkańcy domagają się ujednolicenia tej nawierzchni w trybie pilnym. Ponownie składaliśmy już zapytanie, interpelacje w tej kwestii wielokrotnie. Podobnie temat jest sygnalizowany, podobnie odbyło się spotkanie, podobnie telewizja kablowa przedstawiała ten problem. Dlatego apeluję panie prezydencie, aby rozważyć pilność tego zadania i w trybie najbliższym możliwym wykonać po uzyskaniu gdzieś zbędnych materiałów, które w ramach remontu będą odzyskiwane, bo tak to nie może wyglądać i tak to nie może funkcjonować, bo tworzy pan nawet wprost warunki niebezpieczne, bo zmiana struktury nawierzchni, czy też zmiana jakości tej nawierzchni, no powoduje też duże utrudnienia dla tych, którzy przyjeżdżają z nami, bo
może to spowodować różne reakcje wśród jeżdżących pojazdami, a mówimy o skutkach technicznych. Także bardzo proszę o rozważenie tego gminnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie. Kto się zgadził o dożywianiu ludzi najuboższych w naszym mieście? Dowiedzieliśmy się, że te osoby są dożywiane przez nasze służby miejskie przez 11 miesięcy w roku. Takim pustym miesiącem, kiedy nie otrzymują tego jedynego ciepłego posiłku, jest miesiąc styczeń. Chciałabym zapytać i jednocześnie zasugerować, zapytanie brzmi, dlaczego nie idziemy przykładem innych miast i ci najbliżsi mieszkańcy nie otrzymują tego ciepłego posiłku przez 12 miesięcy w roku? Czy to wynika z jakichś oszczędności, czy to zaniedbań? Bo chcę tutaj powiedzieć, że w sumie to trwa już kilka lat. Natomiast zasugerować chciałabym panu prezydentowi, aby, ponieważ jest dopiero miesiąc luty, tak zorganizować przetarg, być może na początku grudnia, żeby był obowiązujący dla jednostki na dożywianie od miesiąca stycznia. A jeżeli jest to niemożliwe, to może wyłączyć miesiąc letni z dożywiania, bo przecież styczeń jest miesiącem, kiedy jest zimno, kiedy jest mróz, a ci ludzie przyznają, no nie tylko w gazecie, bo czytaliśmy, ale również w telewizji kablowej, owszem, materiał pokazał, że no niestety tylko grudzią, zbyt kosztowny, kosztuje 12 miesięcy, a u nas jest 550 osób, które nie wiedzą, gdzie się podziać, jak się podziać. Tym bardziej, że już nie będę komentowała tego przetargu, jak żeby chyba nie związała przez pierwsze chyba 7 dni z dożywiania tych osób. Natomiast jeszcze stanowisko, jeżeli chodzi o pana radnego Gąbkowskiego, dziękuję bardzo za wsparcie odnośnie tego postoju. Ja mogę przekazać odpowiedź, jaką otrzymałam, jeżeli pan chce też mi pomóc tutaj w tej sprawie, ale jednocześnie chciałam powiedzieć, że taksówkarze, tak to określę, tak? Mają problemy, boją się, żeby zdarzyć się tam wypadek, to może iść ścieżka rowerowa. W zasadzie panie prezydencie, on ustali i rzeczywiście na początku spotykając się z panem, później z komisją CDF-ie dzisiaj żałują, że poszli na taki układ, ale ludzie rzeczywiście na stare miejsce. Nie tylko dlatego, że mieszkańcy są przyzwyczajeni, że tam po tej drugiej stronie jest, ale po tej stronie, gdzie jest tam postój, jest za wąski chodnik, jest teraz coraz więcej otwartych sklepów. Tam są dostawy właśnie tam, nie do banku, nie do kontrolerii. Nie do czego tam jeszcze jest, tak? Tylko tutaj są sytuowane sprawy. Rzeczywiście oni mówią, że mieszkańcy ustawiają się, nie patrzą na stan, tylko stawiają na miejscu, gdzie jest sytuowany postój. Więc ponieważ mają historię na region, więc naprawdę ja mam wizyty tych ludzi bardzo często. Dziękuję panie prezydencie, proszę. Proszę bardzo, panie prezydencie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, to nie jest prawdą, że te osoby pozostają bez możliwości dożywienia przez jeden miesiąc w roku. W miesiącu styczniu osoby, które potrzebują środki na dożywianie, takie środki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymują. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ale przetarg, jak został zrobiony, to opiewa na tak, bo jest. Może jest inna pomoc, przepraszam. Może jest inna pomoc, ale no, ja sugerowałam do gminy, żeby w tych miesiącach się mogłem zapewnić udział w ciepłym posiłku. Może to był niuans dotyczący akurat tej nowej firmy, która zeszła na rynek Grudziącki i tak dalej, że przez 6 dni, a to lokal, a to sanepid, a to różne historie. Może zastanówmy się, zróbmy tam przelewnia, żeby on po prostu to dożywianie miał, niech już ma te 11 miesięcy, ale to w okresie się mogą być. Proszę o odpowiedź. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Rady, wyrobiec wynika z okresu obowiązywania uchwały budżetowej. Zrobienie takiego przetargu do miesiąca stycznia następnego roku przekraczałoby okres obowiązywania uchwały budżetowej, w związku z tym mógłby zaciągałby zobowiązanie na okres, kiedy nie ma jeszcze przyznanych w ustawie uchwały budżetowej środków. W związku z tym przez ten jeden miesiąc mieszkańcy mają zapewnione środki, które mogą otrzymać na złożony wniosek, na dożywienie. Dziękuję za odpowiedź, ale tutaj podyskutowałabym, bo można przetarg robić nawet w czerwcu, ale uwzględnić 12 miesięcy. No niestety nie można w czerwcu, bo ono by obejmowało jeszcze więcej, czyli 6 miesięcy kolejnego roku,
dla którego jeszcze nie ma uchwalonej uchwały budżetowej. Rozumiem. A jak sobie radzi z tym prędkości to? Dlaczego mają? Musiałbym zapytać, nie wiem jak sobie radzi. Uważam, że uchwały budżetowej na kolejny rok mogą i mieszkańcom zapewne. Panie prezydencie, proszę, bo zainteresowali się problemem. Bardzo proszę, proszę, oczekuję odpowiedzi. Oczywiście, że dziękuję bardzo. Proszę o spokój. Pani otrzymał odpowiedź, pani radna Markowska otrzymała odpowiedź taksi, więc jeszcze raz próbujemy się przyjrzeć. Natomiast jak pani radna otrzymała odpowiedzi, komisja bezpieczeństwa ruchu wypowiedziała się negatywnie na ostatnim posiedzeniu o możliwości zmiany lokalizacji taksy. Bo wiesz, w odpowiedzi pani otrzymała, że wszystkie korporacje taksówkowe zaobjewały pozytywnie tą nową lokalizację. Tak, ale teraz ale teraz mamy, panie radny, jesteśmy w fazie, przypomnę, pięcioletniej również trwałości projektu unijnego, na którego otrzymaliśmy dofinansowanie. Każda zmiana, tej budowlana zmiany czegokolwiek, może spowodować cofnięcie nam dofinansowania unijnego na tą część. Ale myślę, że trzeba tam po prostu bardziej znakami to jeszcze ustawić, być może wymalować oznakowanie poziome, żeby tak jak pani radna mówiła, na regionów, mieszkańcy czy klienci innych stron nie stawali się tak słuchaczą w tym miejscu. To może będzie rozwiązanie. Wysoka Rado, ja chciałabym jeszcze dopowiedzieć do tego, co o czym mówił radny Marek Czebek. Ja z uporem maniaka mówię zawsze o tym, że Grudziądz jest, pięknieje, ale estetyka miasta często jest zaburzana ze względu na to, że no nie mamy możliwości ani środków, ani pomysłu na to, żeby walczyć z bałaganiastwem. Ja nie chcę tutaj obciążać straży miejskiej, bo tutaj już radny Jakub obłożył obowiązkiem pilnowania tych pieszych, którzy chodzą byle gdzie i byle jak, ale ja z uporem maniaka posłużę się przykładem, który już od 2 lat powtarzam. Na ulicy Moniuszki, obok biurowca spółdzielni mieszkaniowej jest na vis-a-vis kościoła i budynku naprzeciw. Jest budynek prawdopodobnie własnością MPGM-u. Tam wokół tego budynku jest straszny bałagan, począwszy od bałagan starych telewizorów, od śmieci z pieców. W ogóle generalnie tam jest też i semafor, jakiś tam bar, ale to nieważne. Ważne jest, że wokół tych budynków jest straszny bałagan i nie ma siły. Ja już rozmawiałam z dyżurnymi ze Straży Miejskiej, którzy na biurowcu naszym, na spółdzielni mieszkaniowej mają dyżury. Rozmawiałam również z panem komendantem Przeczewskim. No nie ma siły na tych bałaganiarzy, a to jest centrum miasta i takich miejsc w Grudziądzu centrum miasta jest bardzo dużo. I przy okazji, patrząc przez okno, proszę Państwa, jeśli nie ma wiatru, to nad miastem unosi się smog. Czy my jesteśmy w stanie coś z tym fantem zrobić? Ja jadę do domu wieczorem, a jest zima, taka pora roku jak teraz. Jest godzina 19, to jak wejdę do domu, to cała jestem w smrodzie, bo ulica obok, na Narutowicza, to są piece, palą byle czym. Czy my naprawdę nie mamy szansy walczyć z tym bałaganiarstwem, śmieciarstwem, a również z tym smrodem, który unosi się nad miasto. Mówimy o Krakowie, mówimy o wielkich miastach, a my, kiedy nie mamy wiatru, mamy też nad miastem smog. Dziękuję. Komendancka, po raz kolejny poczyli odpowiednie środki, bo to niestety to też mieszkańcy święcą, tak? To może to jest czasami walka z wiatrakami, tak jak z graficiarzami, tak? Jest spokój przez parę miesięcy, nagle ktoś młody zaszaleje i coś nowego zrobi. Natomiast w kwestii smogu, pani radna, mieliśmy tutaj program niskiej emisji tutaj. Przypomnę, PGN 2000 piecy będzie modernizował w ramach środków unijnych, będzie likwidacja piecy kaflowych. Sądzimy, że te działania, jak i też nowa perspektywa unijna, cały program, który przyjęliśmy, spowoduje, że tego smogu nad miastem będzie mniej. Dobrze, że tak chwilę wiosny.
Dzień sprawie, to znaczy jedna taka trochę wywołana została do dyskusji, to znaczy jeżeli chodzi o ten postój taksi, o tym już chyba dawno mówiliśmy, bodajże ja chyba pierwszy o tym mówiłem jeszcze na etapie, kiedy ta inwestycja nie została dokończona, czy to zostało przekonsultowane i o ile dobrze pamiętam, wtedy był argument taki, że to tak, ten postój nie może być w tym miejscu, ponieważ został zaprojektowany tam służb. I myślę, że te konsultacje być może jednak z tym środowiskiem taksówkarskim zostały podjęte zbyt późno na etapie realizacji inwestycji, nie na etapie projektowania. I oczywistym było, że akurat przyzwyczajenia i dogodność tego miejsca no, pretendują, żeby ten postój tam zostawić już wtedy, nie wiem, to było rok temu, czy jeszcze w poprzedniej kadencji, nie pamiętam. Ale zgłaszaliśmy ten problem i widać, że to dzisiaj wraca ze zdwojoną siłą. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o czystość miasta. Rzeczywiście Grudziądz boryka się z bólem, to mówię, ale nie należy do miast czystych. Ale wydaje się, że to wymaga rozwiązań systemowych. My niestety cały czas idziemy trochę w taką byle jakość. Wyłaniamy firmy, które tylko i wyłącznie sprzątają miasto w oparciu, żeby było taniej. Tego się tak nie da zrobić. Po prostu, szanowni państwo, się nie da zrobić. Ja mam jakieś pewne skromne doświadczenia z organizacji Jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku, kiedy moja firma akurat też sprząta miasto w tym czasie i wiem, że to trzeba odpowiednio ekipy wyposażyć. One muszą być permanentne, muszą być permanentne patrole tych ekip. To niestety kosztuje, one muszą być odpowiednio ubrane. To też bardzo dobrze wizerunkowo wygląda. Ja czasami, niestety często, w weekendy w szczególności, idę rynkiem z rodziną i jest mi bardzo przykro, kiedy widzę wyrzucające się śmieci z śmietników. To jest kwestia rozwiązań systemowych. I tutaj oczywiście za tym muszą być pewne koszty i być może trzeba się w końcu zdecydować na taki ruch, że będziemy to robić własnymi siłami, może własną ekipą. Mówię tutaj o wykorzystaniu jakiejś spółki miejskiej, czy to będzie wodociągi, MZK, nie wiem, to jest kwestia, a nie pójście w byle jakość, bo na tej byle jakości to tylko i wyłącznie tracimy, udajemy, że dbamy o czystość, a z tego nic nie wychodzi. Ale to tak na wodze. Ostatnie, właściwie jedyne zapytanie, które chciałem złożyć, to jest zapytanie jednego z mieszkańców, który trochę mnie zaskoczył, dzwoniąc zresztą do mnie. Chodziło o oznaczenie miejsc postojowych, tych parkingowych w mieście. Osoba, która się ze mną kontaktowała, stwierdziła, że one są niewłaściwie oznaczone, to znaczy niezgodnie z przepisami, opłaty za parkowanie są pobierane bezprawnie, ponieważ są stosowne przepisy, które mówią, jak tego typu miejsce postojowe ma być oznaczone. Ja nie znam tych przepisów, szczerze powiem, nie miałem czasu wniknąć, czy tak rzeczywiście jest, ale prosiłbym o krótkie wyjaśnienie, czy jest coś na rzecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie, proszę. Tak, że powinny być wymalowane. Wymalowane na tym skontaktowaniu z tą osobą i żeby bardziej sprecyzował, co jest niewłaściwe, bo to nam się do czegoś podziękować. Nie, niewłaściwe jest to, już mówię, że są niewymalowane pasy. Miejsca parkingowe są niewymalowane. Tak. Że podobno to jest jasno w przepisach określone, że powinny być wymalowane no, miejsce postojowe, no, wyznaczenie tego miejsca. Pasy po prostu. Sprawdzimy to, no, w tej chwili wyrokować. Dziękuję bardzo. Pani Janej Malowska. Przy parku miejskim, zaczynając tak od parkowej na wysokości mniej więcej OHT, tak po lekkim skosie w stronę leśniczówki idzie droga, ona jest ograniczona też, dróżka, ścieżka, tak ograniczona jest nadleżnikami i właściwie ludzie korzystający z tego przejścia, tak po skosie, przychodzą w stronę ulicy Halera. Właściwie taki ten kawałek do cmentarza, tej skośnej drogi, ona jest. Ten kawałek jest tak rozdeptywany, tam często są kałuże, zaczyna się wiosna, kałuże zimą, tam jest śliwkawica, ludzie obchodzą to naokoło. Czy jest możliwość, żeby przynajmniej ten kawałek, a to jest bardzo uczęszczona droga, czy jest możliwość, żeby ten kawałek nie, utwardzić, czymś nasypać, przysypać te dziury, żeby no, nie stwarzał również powodów do większych zniszczeń. Dziękuję. Dziękuję panie prezesie. Dobrze.
Pani radna Osowska Neumann, proszę. Panie Glamowskiego, chciałam zapytać, może zwrócić uwagę na to, bo akurat obserwowałam, rozmawiałam z panem Przewodniczącym przed chwilą też na ten temat, przed sesją, że jakaś firma sprzątająca prawdopodobnie zajęła się terenem przy ulicy Dębowej, obrzeżami, no jakby tymi miejscami, mam nadzieję, w przyszłości przeznaczonymi na chodnik. I sprzątała śmieci, zbierano śmieci, ale tylko na takim odcinku na jakiejś półmetrowej szerokości. A te śmieci daleko dalej poza ten pas wybiegają, co prawda jest to już grunt własny. Więc to a propos tej byle jakości sprzątania, że one nie mają takiego poczucia jakby, że trzeba się schylić kawałek dalej i zebrać po prostu. One za chwilę zostaną nawiane przez wiatr z powrotem. I moje pytanie, jedno, które dotyczy oświetlenia przydechowej. Tam jest fragment ulicy, już duży fragment ulicy oświetlony. Zauważyłam, że niektóre, właściwie jedna z tych nowych świateł, latarnia nie świeci. Natomiast przez cały czas świeci to stare oświetlenie. I to jest właściwie takie podwójne oświetlenie tego samego terenu w pewnym miejscu. No może przydałoby się je wyłączyć, a włączyć kolejny odcinek. To a propos światła przydębowej, czy to jest możliwe w tym roku? I jeszcze chciałam zadać jedno pytanie odnośnie pasa zieleni przy ulicy Średnicowej, przy drodze Średnicowej od ronda lotników w kierunku Tarfna. Ja już tam jeżdżę od dłuższego przez 2 lata i przez 2 lata ten pas jest bardzo zaniedbany. Były nasadzenia, potem zarastają trawą, ta trawa jest przewyższa nasadzenia, ludzie przechodzą tamtędy nielegalnie i tak dalej. To mi, ten pas jest bardzo zaniedbany. Czy on w dalszym ciągu należy do miasta? Miasto sprząta? Czy zmieniono jakby kompetencje, że tak powiem, jeżeli chodzi o opiekę? Dziękuję bardzo. Pan prezydent, proszę. Akurat nie wiem, nie jest mi znany temat. Jeżeli chodzi o pas zieleni, to na utrzymaniu jest jeszcze gwaranta. W tej chwili akurat jesteśmy w sporze sądowym o uruchomienie gwarancji na naprawę różnych uszkodzeń. I sprawę mamy teraz następną w kwietniu i dopiero będziemy wiedzieli, co z tym fantem zrobić, bo po prostu wykonawca jakby miga się od tych prac. Dziękuję bardzo. Pan radny Drody. Do możliwości podłączenia do sieci OPEC przy ulicy Jacobskiego ulicy Libelta. Możemy wrócić do tego tematu, ponieważ te bloki wróciły. Także chciałem się zapytać, panie prezydencie, czy jest możliwość podłączenia ciągu bloków przy ulicy Libelta do sieci OPEC lub zastosowania ogrzewania pieca gazowego. Dziękuję bardzo. Ten 5-letni okres taki, że to podobno nic nie można zrobić, nawet jak coś jest kompletną bzdurą. Może tak być rzeczywiście. I chciałem się dowiedzieć w związku z tym, jaki będzie, co się dalej będzie działo, czy nie będziemy musieli jakiś kar płacić, albo ile będziemy musieli zapłacić za ten super rzecz, w której wszyscy się śmieli. Wiaty przystankowe stojące przez 2 lata przy drodze, na której nie jeździł żaden autobus, skutecznie zdewastowane i wtedy mówiono, że one muszą tam stać, chociaż żaden autobus nie jeździ, bo Unia Europejska. A teraz, kiedy tam zaczął jeździć autobus, to wiatr zabrano. No, czy by teraz już nie obowiązuje ten zakaz, czy jakąś karę będzie musieli zapłacić, no to co można było rozebrać 2 lata temu i uchronić przed dewastacją. Nie, musieliśmy zostawić, żeby zostało zdewastowane, a teraz jak zostało zdewastowane i puściliśmy tam autobusy, to rozebraliśmy. To takie pytanie. Dzisiaj wspomniałem i ostatnia rzecz, bardzo drobna i chyba prywatnie się tu kieruje, bo mnie to 2 razy spotkało. Drobna sprawa, prosiłbym, żeby nie wiem, która firma, czy to PUM, czy jakaś firma robi, żeby wymóc na tych, którzy obsługują Śródmieście, szczególnie ulicę Kosynierów Gdyńskich, do tego, żeby kible wywozili w godzinach, kiedy tam nikt nie jeździ, bo bili się 2 razy przez nieuwagę, bo gdybym zauważył, to uciekł, przez plac stycznia pojechał. Rzeczek jedzie, patrzę,
zajęło 25 minut zajęła jazda od pierwszego ogólniaka do innego rynku. I wtedy już nic nie zrobić, bo za to są samochody i koniec. Ja oczywiście rozumiem, że tam musi być parking, no bo tam masa tych samochodów się jeździ, nie mam nic przeciwko temu, miejsca parkingowe są potrzebne, ale na jednokierunkowej ulicy, takiej właśnie jak ta, gdzie człowiek nigdzie nie ma możliwości ucieczki, no nie jest to problem. No, ja kiedyś się spieszę do kościoła, bo tam na nabożeństwo byłem umówiony. 25 minut jechałem ten busu bezpośrednio. Prosiłbym, żeby tam jednak sprzątanie odbywało się, zabieranie tych biorąc, odbywało się naprawdę. Wcześniej tam miałem gdzieś. Dziękuję bardzo. Młodzieś będą, gwarantuję Państwu, bardzo licznej uwagi, że nie można spać. Bo na przyciarki jeżdżą wcześniej rano, będzie uwaga, że ktoś chce dłużej śpi do 10. W godzinach popołudniowych będzie nabożeństwo na 18 twarzy i też ktoś nie zdąży. No kiedyś te odpady trzeba wymyć. Ale postaramy się przekazać tę informację, żeby tak to zorganizować, żeby jak najmniej utrudniało to. Panie radny, panie przewodniczący, wiaty na trasie średnicowej. W ubiegłym roku została, na początku roku 2015, została zdemontowana wiata na Lotniczej. Została zdemontowana z tego względu, że stopień dewastacji, jaki tam był, po prostu jednorazowa naprawa spowodowała, że kosztowało nas to około 3000. Była naprawiona. Myślę, że to tak gdzieś w granicach dwóch tygodni zostały spalone krzesełka. W związku z tym, przez te częste wybijanie szyb, przez to wyciąganie wszystkiego, poprzez sprawdzenie również i udokumentowanie tego ze względu na stan bezpieczeństwa, żeby nikomu się nic nie stało, ta wiata została na Lotniczej wówczas zdemontowana. Wiata na ulicy, tutaj teraz vis-a-vis cmentarza niedaleko, jak to się mówi, koni, została zdemontowana w ubiegłym roku, również na stopień dewastacji i w ubiegłym roku nie było jeszcze wiadomym, że będziemy zmieniać aż w takim zakresie trasę przejazdu. Ale zapraszam pana radnego, żeby przejechał się już tym odcinkiem drogi, bo jest już ustawiona wiata. Wróciła, wyremontowana, z rozkładami jazdy, więc jest. Natomiast inne wiaty, które znajdują się przy trasie średnicowej, jeżeli minie tylko ten okres, bądź zobaczymy, czy będzie po prostu możliwe, bo jak już chyba pamiętam, to już ten okres niedługo będzie, będziemy przestawiać je w inne miejsca. Tylko przede wszystkim dla mnie jest jedna rzecz, jest podstawą, jest bezpieczeństwo. Panie radny, to co nieraz jest stopień, to co się dzieje z wiatami, proszę mi powiedzieć na przykład w jaki sposób można wykopać dach. A zdarza się. No więc i taki sygnał, że na przykład wiata jest zniszczona. Ja proszę tego nie próbować, bo jeżeli gdzieś jest monitoring, to będzie źle. Panie Naczelniku, dziękujemy. Więc w tym zakresie jest dobrze. O której gazeta pisała, czy tam na tej trasie był przy konstrukcji Krzysiego Baja. Ta, która w gazecie o tym pisała. No dobra, ale teraz tak. Problem jest innego rodzaju, więc rozumiem, że kar nie będzie. Tylko jedna rzecz. W momencie, jak tam nie jeździł autobus, czy nie było lepiej, żeby te wiaty po prostu zdemontować i poczekać, aż autobus zacznie jeździć. Dobra, ja przyjmuję tę wiadomość, tak, ludzie demontują, ale demolują, pojawiły się nowe i jak rozumiem, teraz Unia Europejska pretensji do nas o nic mieć z tego tytułu nie będzie, tak? Proszę do mikrofonu. Ja wiem, że jeździ, ja wiem, no właśnie teraz jeździ, ja nie mam wiatr. Szanowni Państwo, czy jakieś jeszcze pytania, uwagi? Jeżeli nie, to Państwo...